Dzień dobry, moim gościem jest Roman Kosecki. W większości gości przedstawiać nie trzeba i na początek chciałbym pana zapytać, czy widział pan walkę kuby, czy w ogóle jakkolwiek pan się tym interesował, czy to tak bardzo odbiega pan od pana sfery zainteresowań, że nie chciał pan wchodzić w ten nietypowy świat. Dzień dobry, no walka to duże słowo, no, w ogóle jak to się mówi, naród chce, to ma ich oczywiście kibicuję kubie jestem, to jest mój syn w końcu i, 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 i zawsze ma mnie wsparcie, no ale nie zawsze akceptuję niektóre ruchy. Nie jestem, powiem, sceptyczny i zawsze mówię, co ty robisz i tak dalej, ale tak jak mówię, naród chce, naród ma, są za to jakieś pieniądze. Rzucił się jak kogut, słyszałem na, na dużego, jak kogut narosł. I, i ale to nie chyba nie o to chodzi w ogóle w tym całym show biznesie. Yy, ogólnie zawsze go wspierałem. Yy, powiem szczerze, że bardzo mało jeździłem na mecze jego, czy nawet odwiedzałem jego kluby. Pewnie może mieć o to pretensje, ale nie, chcę się nie chciałem się denerwować. Nie lubiłem oglądać jak yy, emocjonalnie, jak grał w Legii. Oczywiście przychodziłem na mecze, jak wtedy tego mistrzostwa zdobywali w 2013 i grał świetnie przecież yy, za Janka Jeszcze Urbana. No to, to oczywiście zawsze ma u mnie wsparcie. Natomiast no chcę sobie walczyć, no to niech walczy, tylko, tylko niech uważa na zdrowie, bo wie pan, jak rozmawiam z chłopakami, jak diablo czyli czy inni mówią, to, 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 to są bokserzy, nie? A ja jestem pięściarz. Bo to jest zawsze różnica, bo jak uh -huh. do Skrzecza kiedyś powiedziałem, ty fajny, jesteś bokser, to on mówi, a chcesz wryj? Ja jestem się. pięściarz, a nie bokser. Bokser to pies. I zawsze to pamiętam, jak jeszcze w Guardii grałem, to <noise> Paweł i Grzesiek mi tam, ja im dokuczałem specjalnie, nie? Ale, ale oczywiście yy, 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 jest to jakaś tam forma rywalizacji. No, no Chce to robić, jest dorosły, to jest jego życie, jego świat. Umiem, będzie miał zawsze, zawsze wsparcie. A kiedy usłyszał pan w ogóle o takim pomyśle, to co panu pojawiło się w głowie? Czy w ogóle ogarniał pan mniej więcej ten świat? Trick fightów i to środowisko, do którego Kuba chce. Nie robić. rozumiem tego. Ja oglądam chociażby ostatnio yy, y, Josué walczył tak? W, w walkę właśnie pięściarzy, jak Lubię takie walki, tak? Tradycyjny yy, sport. Tradycyjny sport, bo to mnie wiem, że to są dwóch mistrzów i, i, i wysoki poziom. Zawsze lubiłem oglądać Holyfield, Tyson, prawda, yy, Andrzej Gołota, którego zresztą bardzo pozdrawiam i znam w Chicago jeszcze na nasze mecze przychodził. Zawsze mu kibicowałem. Zresztą razem w ławce chodziliśmy przez jakiś czas w szkole. Tak? Na Sandomierskiej. W wieczorowym technikum. Trochę żeśmy tam na krwi przez pół roku chyba nauczycielom. Mocna klasa. Mocna klasa. Ta ławka z tyłu była bardzo mocna. Ale, ale ogólnie jakoś tego nie śledzę. Powiem szczerze... Bolę, bardzo lubię, oczywiście poza piłką, y, lubię sporty zimowe, jak Biatlon. teraz w tym momencie, czy, czy skoki narciarskie, chociaż nie wiem, może się czepiam, ale skoczek jest na, w, na arenie przez 3 minuty, a pokazują ich 3-4 godziny, jak poprawiają okulary, kaski, skarpety i tak, plecaki różne rzeczy. No jest to taka forma, po prostu dyspy, dyscyplina. Bardzo lubię, ale to bardzo lubię. Uwielbiam lekką atletykę. Oglądam wszystko, oglądałem ostatnio halowe Mistrzostwa Świata. Gratuluję, czy, czy właśnie wie, naszym lekoatletnikom, które zdobyły medale. Już się zbliżają igrzyska olimpijskie, już się nie mogę doczekać. Także mam swoje jakieś tam mhm. ulubione sporty poza piłką nożną. Bo ja się tak zacząłem <laughs> zastanawiać, czy gdyby taki świat tych wszystkich free fightów i tak dalej, celebrytów powstał, powiedzmy. 20, 30 lat temu, to czy pan nie byłby jedną z pierwszych postaci, które otrzymałyby taką propozycję? Na pewno bym z Świętej Pamięci za że zresztą śmieliśmy się już po tej naszej zadymie kiedyś, że kurde, żebyśmy tak do ringu weszli, to by było, żebyśmy zarobili. Ale Paweł, zawsze się, się urodziliście. za wcześnie Pawełek już nie żyje i, 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 i mieliśmy tam różne zatarszki, ale, ale zawsze sympatycznie, zresztą był na mojej 40, 50, zawsze go zapraszałem i cięty język miał, ja to lubię takich ludzi. Lubię podyskutować. I... Ale kiedyś pan nie lubił? Kiedyś no, byłem sportowcem, piłkarzem, zaczepiany z różnych stron. Błędy popełniałem też, 으, e, şey, e, e, też i spory. No, wtedy to jeszcze takie nie było może rozkręcone. Te media. Dziennikarze byli też bardzo liberalni, tacy bardzo, bardzo mocno zaczepni. Zwłaszcza e, chyba e, dwóch w tamtych e, czasach, Janusz Atlas i. No tak, ale. Tak, ale jeszcze był Jacek, Miecik. E, e, no ale to tak jak mówię, jesteś na świeczniku, musisz być na to przygotowany. W pewnych momentach może nie wytrzymałem, także jak teraz widzę Roberta Lewandowskiego. Mówią, że jest słaby, a on ciągle strzela, bije kolejne rekordy. Ja go zawsze broniłem w każdym wywiadach. Może poza tym wywiadem, co kiedyś dał, że pewne rzeczy nie powinien mówić, ale ogólnie miał prawo pewne rzeczy powiedzieć, bo uh -huh. jest kapitanem i chce zmobilizować chłopaków. Na pewno to, to, miał, na, na, to miał pewnie na myśli, a inaczej trochę może wyszło. Natomiast. Yy, no... Ale szczególnie, to... szczególnie teraz, no to po prostu raz co trzy dni masz ciągłą, albo jesteś krytykowany, albo jesteś doceniany, tak? Nie ma... Znaczy chyba nie ma sensu w ogóle tego śledzić, a ja tak, w waszym przypadku tak. to było bardzo proste, przegląd sportowy, ewentualnie jakieś lokalne gazety, piłka nożna i wy tak czekaliście na przykład na to, co napisze Atlas, co napisze Zarzeczny w tamtych czasach, tak trochę no ja wiedziałam... obawialiście się tego, czy mniej więcej przy... mieliście to wszystko pod kontrolą? Czy w, w Marce, czy w Asie w hiszpańskim te gwiazdki, czy tam... Czy, 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 czy te karciane różne oznaczenia, bo ta każda gazeta to chyba coś innego. Waszy, Dwójki, trójki i tak dalej. W pewnym momencie człowiek patrzył. Byłem kilka razy w 11 tygodnia. Czy raz byłem chyba najlepszym piłkarzem, czy raz, czy dwa w ogóle w kolejki. Więc to jest miłe, ale później już na to nie zwracałem uwagi. Po prostu sam wiedziałem po meczu, czy zagrałem dobrze, czy nie zagrałem dobrze i. i Pewnie, w Ale... pewnym momencie zawodnik, jak to się mówi, yy, sam, sam wie dobrze. Co kiedy postąpi i nie ma już to na, dla niego, co napiszą z znaczenia. Ale mecz meczem i my jestem występ <coughs> ale w tamtych czasach też niejednokrotnie dziennikarze po prostu jak się do kogoś uczepili, to jechali do samego końca tak naprawdę niezależnie od tego, jak ktoś zagrał w danym meczu, i takie sytuacje pana też na pewno dotykały. Zresztą te bójki chyba z Pawłem Zarzecznym. bójki czy bójka, albo jakieś tam różne. No, to by tak, tam takie przepchnięcie. Ko konflikt. No, trochę tam, tam no było, dobra, tam trochę bójka była. Trochę to, była no. z, czego, z czegoś to się brało? Więc czym on wtedy, aż tak zaraz w klanu, za skórę. To była dziwna sytuacja. Siedzieliśmy tak jak my teraz przy stole. Jeszcze dwóch kolegów i on szedł z tyłu poklepał mnie akurat i mówi, no to jutro wam tam pojadę was ostro i coś tam o mecz. No to wstałem i od razu gong. I, i gong. I później przepychanki. Jeszcze to autokarze <laughs> przy wszystkich tam się złapaliśmy. Ale nie chcę do tego wracać. Po prostu pewnie, że miał rację. Ja sam byłem wkurzony, bo gramy pierwszy mecz eliminacyjny z Izraelem i wychodzi dwóch czy trzech debiutantów, a wcześniej gramy kilka meczy sparingowych, yy, a my wychodzimy nieprzygotowanym składem. Zresztą po tym meczu usiedliśmy z tenerem yy, Apostelem i, i mówimy, tak nie może być. Wybieramy kardę dwudziestu dwóch czy trzech zawodników i koniec, kropka, chyba, że ktoś naprawdę genialnie będzie grał. i Jego dokoptujemy i, i, i trzymajmy się tego. I później jakoś to wyglądało. Oczywiście yy, yy, no, teraz zasady eliminacji, trzeci zespół jeszcze ma szansę, jeszcze grają, już niedługo to wszyscy cała Europa będzie grała w Miszocach Europy. A trzeba pamiętać, że wtedy było na początku, były w ogóle cztery drużyny, później osiem, później szesnaście, chyba za naszych było tam osiemnaście czy coś takiego pierwsza awansowała druga ewentualnie grała baraże a to baraże wie pan to też nie były takie z jakimiś ogórkami znaczy dla was w ogóle takim przeklętym rywalem w samych eliminacji <tryk> była Anglia bo co chwilkę na Anglię trafialiście jakby pan spojrzał w statystyki ja byłem w szoku to ja mam najwięcej znaczy Janek furtok i ja chyba mamy najwięcej rozegranych meczów w historii z Anglią ja mam chyba 7 czy 6 spotkań Naturalnie. Leś tam Piłkarze, którzy minut. najwięcej grali właśnie w tych eliminacjach ale wie ja, miałem, Ja się kopałem Anglii. z Terry Butczerem, ja się kopałem szczególnie ze Stewardem Piersem, yy, yy, Grałem z tam linekę, yy, Birzli i tak dalej, mógłbym wymieniać. Hoodl, Hud, tak. No, tak no, 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 gaską przede wszystkim, z którym na chorzowskim stadionie w tunelu żeśmy się złapali, bo gasko jak to gaską wychodził i przeklinał i tam i wymieniał między innymi Polskę, no to go złapałem za habety i żeśmy się tam zaczęli nawalać. Sędzia nas wyprosił z powrotem, Piotr Świerczewski się dołączył, przerwał wyjście, cofnął nas wszystkich do szatni i musieliśmy wyjść jeszcze raz. I powiedział, że jak coś, to od razu w tunelu daje kartki. I na meczu później była, to było chyba 0-0, czy 1-1 na Chorzowskim. I no, tam pogro do końca nie dograł Gaza, bo grał wtedy w tej masce. więc. Więc my tam toczyliśmy boje no, z Holenderami, gdzie, gdzie to nie są wymówki żadne, bo po prostu byliśmy słabsi, no i tyle. Jakbyśmy byli, my, my mieliśmy super skład przecież. No, był. no właśnie chciałbym o to pokolenie zapytać, bo... Józkowiak, po... później Kowalczyk, Świerszczu, Brzęczek, Łapa, mówię w późniejszym, Zieliński, Andrzej Woźniak, Maciek Szczęsny, a wcześniej przecież Furtok, Urban, Dziekan, Wdowczyk, Kubicki, Andrzej Rudy, przecież też Roman Szewczyk, tak, Taraś, Bako. No, no, mieliśmy naprawdę fajne składy, no, ale jednak, jednak trafiliśmy na okresy chociażby Rumunów w niesamowitym gazie z Hadzim na czele. W no, Holandii, gdzie grały jeszcze Van Basten, Berkamp w ataku. Hulit, rejkard i tak mhm. dalej. I tak mógłbym wymieniać tych Anglików ciągle, no łatwo nie było. No, A niestety. przy których eliminacjach miał pan takie poczucie, Gdybyśmy kurczę, że, mieli... że Do tego turnieju naprawdę możemy awansować. To może być wreszcie. Najniżej byliśmy turniej. w Chorzowie, gdzie graliśmy z, z Anglikami, prowadziliśmy 1-0, i w ostatniej minucie nam wyrównali, gdzie Turcy prowadzili u siebie. Byliśmy mhm. już praktycznie w, w mistrzostwach chyba Europy wtedy. To był te, na pewno to byliśmy blisko, no i blisko byliśmy za Apostela też, bo uff, zabrakło nam zwycięstwa u siebie z Rumunią, bo wtedy inaczej byśmy zagrali na pewno z Azerbejdżanem czy z Armenią. Nie pamiętam, Ostatni mecz był 00-0, to by było w ogóle naj i naj inaczej byśmy byli na fali. Trudno. Nie udało się. Jakbyśmy mieli możliwość tak jak dzisiaj, że z trzeciego miejsca jeszcze gramy baraże, to kto wie, jakby było. A wtedy tego nie było. Mhm. A jaka to była presja wtedy nawet ze strony kibiców, ze strony mediów? Było już po tych kolejnych. Brakach awansu do poszczególnych turniejów, takie mega ciśnienie, że wreszcie musicie awansować, bo ile my możemy czekać, czy my, raczej, my tym... było, bo dziennikarze nie, no. byli powiedzmy, wyrozumiali, no bo mieliście jednak faktycznie bardzo mocnych przeciwników. Nie, nie, znali, nie pytam. Nie znali takiego określenia. Było ostro, zdecydowanie. jazda zdałem bez trzymanki, jeżeli chodzi o prasę, ale my sobie z tego zdawaliśmy sprawę. To jest normalne, że jeżeli w, w składzie reprezentacji gra grałem, jak gdzie grałem, w, czy, czy, czy w Osasunie, czy w Atletico, gdzie grał Janek Furtok, Hamburger, Król Strzelców, Janek, Furt, ten, Janek Urban, Osasuna i w świetnej formie. I tak mogę wymieniać tak W kolejnych piłkarzy. Każdy grał za granicą w dobrych klubach. Piotrek Nowak w TSW Monachium okrzyknięty najlepszym pomocnikiem środkowym Bundesligi w swoim sezonie. Kowal w Betisie, ten Józkowiak w, w, w Sportingu Lizbona. Tak by pan tak powiedział, no to nie, no to muszą awansować. Nie? No my też sobie zdarzyliśmy sprawę, że Świerszczu na fali w, w lidze francuskiej, saint i, i, i. więc... Więc my wiedzieliśmy, że, że no, no musimy to zrobić. No. A wie pan, mówienie tego, że my balowaliśmy, że tam balangi 90 lata, picie, pili dziennikarze, którzy później mówili, że piją piłkarze. No, ale piłkarze też pili. No, to nie jest jakąś tajemnicą. Powiedział no, pan co, grałem w Hiszpanii, w Francji hisz... yy, 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 i też pili. Mhm. Też chodziliśmy na piwko, też chodziliśmy sobie na wino, na kolację, czy po meczu gdzieś, do, na dyskotekę. Ale do waszego pokolenia trochę i to jest takie... trochę to się przykleiło, taka łatka, no, 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 ma, ma no, bo tego To świadomość. był czas zmian w Polsce. Mhm. To był czas, wie pan. Ja, ja ciągle to na książce napisałem, no jeżeli jedziemy na mecz z Izraelem y, y, i dziennikarze... Trochę przenośnie, ale trochę prawdy. Odbieramy bagaże i musimy dziennikarzy odbierać z taśmy bagażowej. Tak pisało, bo że, jechali na no, że na taśmie. trzeba było ich ściągać, bo nawaleni jak Messerschmitty. Ale dosłownie musieliście. Dosłownie, no, no, pan, no to, to, to żarty. No. Z kadrą leci grupa niektórych nawalonych gości. No. To o czym my mówimy? No. To, to, co pan, teraz z kadrą poleciał gościu, który jest, siedzi za korupcję, by był on się posądzony czy tam się miał karę. To takie kwiatki były co zgrupowanie. To u nas było to normą, że, 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 że goście lecieli na prani, nie? Więc, wie pan, były też i trochę inne czasy, tak? Te zgrupowania były długie. My tam z reguły na pierwszym dniu, jak się spotykaliśmy, no to było przywitanie zgrupowania, spokojnie jakieś tam rozmowy przy, przy małym drinku i, i tyle. Reszta była później normalna robota. My graliśmy jak równy z równy z tymi reprezentacjami. Mhm. to to nie, to nie ma określenia. W Hiszpanii, y, ja bym zdziwiony jak poszedłem do Osasuny. <laughs> y, chociaż w Saraj też, czy obiady, czy kolacje, było zawsze winko, czy piłko, piłkarze spokojnie korzystali. No ale ja przyjechałem do, do, do Hiszpanii, do hotelu, y, akurat było zgrupowanie i od razu Obiad, szedłem jako pierwszy i wchodzę na salę. Się Nie na ta co, sala. Wycofałem się ze sobie, <laughs> czekam Janek. mówię, co No tu jest, mamy, wchodzi się Janek, a tam na każdym stole butelka wina stoi. Myślę, że butelka wina, no to obiad bez butelki wina. Jeśli się okazało, czy obiad, czy kolacja? Nikt nie patrzy. Chcesz wypić butelkę? Dwie twoja mhm. sprawa. Na twoje miejsce czeka jeden, dwóch kolejnych chłopaków, gdzie jak tylko teraz ciała, no to, to nie będziesz grał, będziesz siedział. Ja się tak zastanawiałem, czytając pana książkę, która w zasadzie jest jedną wielką anegdotą na każdej stronie. Czy z pana perspektywy te czasy były szare? Czy były kolorowe? Bo jak się patrzy na przykład na filmy z tych czasów, no to człowiek widzi taką szarą rzeczywistość, wszyscy wszędzie palą fajki i generalnie wygląda to troszkę inaczej niż teraz, ale z drugiej strony, jak tak człowiek czyta sobie te wszystkie historie z tamtych czasów, no to było naprawdę niesamowicie kolorowo. Ja panu powiem tak, było bardzo rzeczywiście, bo pan mówi nawet o tych urywkach, ja też patrzę nieraz, no, taka była wtedy Polska w przekształceniu politycznym, bo to pamiętajmy, odzyskaliśmy Oczywiście. wolność po wielu latach, a jak odzyskaliśmy wolność, no to w pewnym momencie ktoś powiedział, że jeden z ministrów, że, że nie ma, sport musi sobie sam poradzić, są ważniejsze sprawy w kraju. I był taki trochę, można powiedzieć, rzeczywiście wiele klubów zaczęło mieć problemy i tak dalej, i tak dalej, nie będę się o tym rozpowiadał. I ogólnie ludzie zaczęli ina inaczej funkcjonować. Tak? Kiedyś, żebyś coś napisał w prasie, to był, musiało to przejść przez cenzurę i tak dalej, no i nie wszystkiego opuszczali. Chcieli kogoś, artykuł na kogoś nasmarować, no to mhm. najpierw ktoś przeczytał i zrobił. A później dziennikarze mieli wolną rękę, no to pisali co chcieli, była wolna Amerykanka. I dlatego były różne y, lepsze, gorsze y, sytuacje. Mhm. Y, ale niech pan mi wierzy, czy graliśmy z Francuzami chociażby, gdzie przecież naszpikowani gwiazdami 0, 0 u siebie, 1:1 u nich. Po meczu cygarko, pogadanie. Pojechałem do klubu do Montpellier, pamiętam, nie, chyba do Nant wtedy. To, to tam to spokojne życie. Naprawdę każdy robił piłkarz, co chce. Tylko masz być gotowy na, na, na trening, na mecz. Jeżeli nie jesteś gotowy, no to, to trener od razu zauważysz. I, pana i Dla pana wtedy wyrwanie się z tej polskiej rzeczywistości, gdzie ludzie mieli pretensje o. Włosy, o kolczyki, w zasadzie o wszystko, o poglądy polityczne. To wyrwanie się z tej rzeczywistości i zetknięcie się z Zachodem, to był, to był wtedy taki nieprawdopodobny efekt. Wow! Jak pan do tego wtedy podchodził? Znaczy, wie pan, no, ciebie, pan. Były takie czasy, gdzie, gdzie pamiętam, w Wardii, mając długie włosy. Kolczyk, dałem wywiad w telewizyjny, że jestem pacyfistą, że chcę, żeby był pokój na ziemi, żeby miał bomba atomowa, no i wspieram Wałęsę i Solidarność. No to na co się działo? Na drugi dzień tam mnie zaprosili na górę generałowie. Towarzyszu. Chcieli mi głowę, ten głosy ścinać, kolczyk zdjąć i do jednostki. Dobrze, że grałem wtedy już właśnie w kadrze Polski, bo to wywiad był wtedy, gdzie dzięki trenerowi łazarkowi trafiłem do reprezentacji. A pan miał świadomość ewentualnych konsekwencji udzielając tego wywiadu, czy po prostu Ponieważ tak szczerze, Mój pan coś że... na język? No nie, język? Ja miałem zespół muzyczny, gdzie graliśmy reggae, punk'a, znam bardzo dobrze Darka Malejonka, już w świętej pamięci Roberta Brelewskiego, Tomka Lipińskiego, wywodzę się z takiej awangardy i, i tam jechaliśmy z komunami ze wszystkimi, no, powiedziałem luźno. Ale widziałem, że to już jest ten okres przejściowy taki to był wtedy ten okres gdzie już było rozluźnienie jest zaraz przed 90 rokiem więc mhm. y oni też już y inaczej reagowali ci dzieci ci, wojskowi więc y no ale po głowie dostałem więc więc ze swoje. Ale co to znaczy, że dostał pan po głowie? Jakie to było? Tak jak mówię, no chcieli mnie tam do jednostki karnej wyrzucić i ogolić na jeża. To bym był bankiem wtedy, bo wtedy legi akurat lubiłem, bo miałem warkoczyki i tak dalej. No, no, o konsekwencje, I To był wykład swojej wtedy piłkarskiej? No, Pani, ja pamiętam ten moment, jak chyba grałem w legi, albo jeszcze przed, jak Fiasa, piotka, Fiasa, przepraszam. Yy, nie chciał iść do legi, to poszedł na no, 3 czy 4 miesiące na unitarkę i potem poszedł chyba do widza, jakoś się odnalazł, ale na pewno nie miał łatwo. Mhm. By pan, to, to były takie czasy, że człowieka też tam przygnębiali. Nie? Mhm. Pan musiał należeć do ZOMO też, co z dzisiejszej perspektywy brzmi absurdalnie. Nie to należałem też... do ZOMO, tylko to też... byłem w jednostce, yy, w Golędzinowie było ZOMO mhm. i tam powstała taka specjalna jakaś grupa. Wszyscy piłkarze, którzy grali w Gwardii, nie tylko w Gwardii, byli w tak jakby w tej jednostce. Tak? Ale wiadomo było, że nie są brani pod uwagę na jakieś tam akcje służby i, i, i tak dalej. Zresztą pamiętam, jak tutaj jeszcze byłem posłem, to tam chyba pani Gardia z, z kamerą latała i szukała na... Na ilustrację, robiła? ilustrację na Janka Tomaszewskiego, na chłopaków z Wisły Kraków, tak? przecież reprezentantów, etaty to. Ta, że to etapy milicyjne. Ja mówię, my, proszę pani, strzelaliśmy, ale gole, a nie do ludzi. Nie? Mhm. To jest ta różnica, chyba się pani pomyliło. Natomiast yy, yy, górnicy, ci co grali w górniku, czy w klubach, byli w, w kopalni, a nigdy nie byli na dole. Ci, co byli w krybach milicyjnych, wojskowych, byli w różnych instancjach. Nie dało się inaczej po prostu. po prostu. się nie dało inaczej. Albo szedłeś na dwa lata do woja i zapomnij o karierze, albo no, mhm. no byłeś tak, tak, jak byłeś umocowany i tyle. Zresztą ja zostałem zlustrowany. Prokurator mhm. IPN wydał oświadczenie, że nie miałem nic wspólnego. Po prostu byłem tylko sportowcem i, i to jest na stronie zawieszone nawet na Wikipedii. Mm. Specjalnie tego nie ściągam, żeby to było cały czas... Nie, dzisiaj. no wiadomo, to akurat przecież nikt do pana nie ma pretensji, tylko po prostu to pokazuje kolory właśnie tamtych czasów. Jakie to były te czasy niewdzięczne, kiedy człowiek na przykład w jakiś sposób, nie wiem, był łączony z tym ZOMO, to wy na przykład mieliście taką świadomość, że po latach, jak ustrój się zmieni, to to może wrócić i, nie wiem, przez wrogów być nie, w, ogóle, w ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Po czy prostu gdzieś, chciałem grać piłkę nożną i mhm. tyle. I każdy, z kim nie rozmawiam, każdy tak samo pewnie panu odpowie. To w ogóle nie było znaczenia. Chociaż niektórzy, chociażby Lucian Brychczyn no, cały czas był wojskowym, tak? Nie mhm. wiem, czy jest majorem, czy... Czy Kaziu Dejna by był dalej, przecież był w wojsku, miał mundur no i trochę niestety mógł wcześniej wyjechać, ale mu nie zezwolili właśnie przez to, że, że był wojskowym. Na wyjazd, bo zamiast do Manchesteru, to on po mistrzostwach w pewnie by grał w Realu Madryt albo no, w No tak samo jeszcze wcześniej. No właśnie, Gadocha i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej. No Gadocha jak trafił do Nant, bo mi tam opowiadali. On tam sezon też tylko był, ale z, jak zagrał tam parę meczy, to po prostu okrzyknęli go no, na, na miarę pele i, i tak dalej, no, skrzydłowego. Wy, mhm. z, wy, zresztą go tam wspominają, no cuda wyczyniał z piłką. Generalnie Więc, chyba ustrój zabrał bardzo wielu bardzo piłkarzom, piłkarzom piłkarzy kariery. Zgadza kariery. się, zgadza się. Mhm. A czy pan y, był takim niesamowitym wyjątkiem powiedzmy w swoim pokoleniu, jeśli chodzi o ogłoszenie takich poglądów, czy... Czy większa liczba piłkarzy na coś takiego się decydowała? Może nie w sposób tak ekspresyjny, jak pan, jeśli chodzi o wygląd i udzielanie takich wywiadów, ale czy wynaczka. No, ja też ober charyzmatyczne charyzmatyczny, z długimi włosami. Rysiu Tarasiewicz, Kolczyk mhm. i też włosy. Tam gadaliśmy oczywiście, że gadaliśmy, co będzie w kraju i tak dalej. No, jak się. Właśnie to było takie pokolenie świadomie. Po czy... Tak, po treningu przecież nikt tylko piłce coś gada, tylko mm -hmm. przy kawce, to wiadomo, można zagrać w karty, można coś trzeba robić. No, ale mm -hmm. też były rozmowy. No, jak tam no, u nas na Śląsku tam niepokój, bo ci się tam górnicy co jednak byli na kopalniach, to jak się po wypłatę, to słyszeli od górników, co się dzieje i tak dalej. Także była jakaś tam wymiana informacji czyli czy opowieści, co tam się dzieje, więc, więc to było też i. Jak to się mówi, no, duże zainteresowanie tym, co będzie w kraju, no, jak to się będzie działo. Mm -hmm. O Ryszardzie Tarasiewiczu pisał pan też w swojej książce, że miał na pieńku z selekcjonerem Łazarkiem, który też miał pretensje do niego o ten cały outfit, o, o fryzurę i tak dalej, co też pokazuje po prostu, jak absurdalne to były czasy. Dzisiaj absurdalnie no, no, to brzmi. Teren... Łazarz <laughs> mnie wyciągnął z gwardii. Wcześniej trener Broniszewski z Milkowa mi wziął do na Mistrzostwa Europy Juniorów. gdzie zdobyliśmy brązowy medal Mistrzostw Europy. Irlandię pokonać. Jak popatrzyłem tam na składy Bułgarów, Stoiczków na Portugalii, Paulo Futre, mhm. tam wielu świetnych piłkarzy grało. Więc, więc później, tak jak mówię, trafiłem do Ursusa i do Gwardii. Zresztą, jak byłem w Ursusie, to byłem za, przez pewien czas zatrudniony, byłem w szkole, mieszkałem tam w internacie. Zresztą jestem mechanikiem silników spalinowych. Tak, no, ja, ja. Wskoczyłem na egzamin praktycy. i musiał pan umyć chyba ciągnik z, tak? na egzaminie. Nie, tego, no bo jak zdawałem egzamin na ciągniku, to praktycznie, no to z tego ciągnika prawie ciąg zrobiłem. <laughs> <laughs> to mówią umyć ten, ten ciągnik będzie lepiej. Natomiast po wypłatę chodziło się na, w kolejce normalnie z robotnikami Ursusa, a Ursus wtedy walczył i to mm. walczył w wcześniejszych latach. To tam też ciekawe, że o historię yy, yy, słuchałem, to może tak tym nasiąkłem, nie wiem, że później tak... To, to polityczne życie. Natomiast yy, yy, no tak, no, no, łazarek był taki jego anegdoty, jego takiej uszczypliwości. Znaczy, on ale ono ra... chyba to drażniło trochę, prawda? Mnie to drażniło trochę, ale chłopaki też mówili: spokojnie, tam baryła idzie, także tam żeśmy go baryła. Potem bambaryła, jak usłyszałem w samych swoich, mówię: bambaryła. No to mi to pasuje pod łazarek, a bambaryła, baryła. Chłopaki też wiedzieli. Ale te się Nie, nie, nie. To baryła już? to już było. Już nie wiem, kto to, czy to chłopaki wtedy wymyślili. W każdym razie baryła. No. I, I oczywiście oni wiedzieli, no. był wymagający, był szczpliwy. Starał się rozładować atmosferę. Czasem chciał rozładować, to ale bardziej zaostrzył, ale mówimy już o człowieku, który nie żyje, więc. Ale mi w życiu bardzo pomógł i ja mu będę zawsze do, do końca dziękował za to, że, że no z pierwszej ligi mnie, z drugiej ligi, bo wtedy nie było Ekstraklasy, wyciągnął mnie do kadry Polski powołał. No wtedy no ale dobrze grałem rzeczywiście, wtedy w gwarti Warszawa. A to było takie szokujące wtedy powołanie dla takiej no tak. opinii publicznej? Bardzo tak. szokujące, no, 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 że już Polska będzie wiedziała, że. Zawodnik z drugiej rodzi się ligi, Roman z, ligi, z drugiej ligi do, do Kadry, więc takie było trochę pewnie zaskoczenie. Ja powiem tak, jeszcze jak grałem w Mirkowie i przychodziłem do Ursusa. To legia się tam mną zainteresowała. Ale Paweł Janes był z, z kierownikiem rołowskim u mnie w domu, e, e, namawiali. Później mi się przydarzyła w Ursusie kontu, kontuzja pleców, nie grałem pół roku. Ale to były te doktor, nerki, tak? Yy, yy, bo też z nerkami był problem. Coś tam nerki, coś nie wiem, były, były takie dziwne historie. Leżałem na szaserów miesiąc, doktor Machowski się tam, Stasiu, zajmował, zresztą dzisiaj chodzę do niego, też dalej się mną zajmuje, e, także go pozdrawiam. I, i, i był taki okres, awansowaliśmy z trzeciej do drugiej, na zapleczu graliśmy, jak to się mówi, pierwsze ligi, w, w pół roku zagrałem fajnie. Kontakt się skończył i wtedy gwardia przyszła do mnie i legia też chciała, ale chyba nie do końca tak mocno, bo jednak ta pamięć o tej kontuzji. No i poszedłem do gwardii. Pułkownik Machowski, sławny, ale też fajny człowiek. No, też mi naprawdę sporo pomógł. Myślę, że nikt w klubie o nim by złego słowa nie powiedział. wiadomo, był umocowany tam wojskowo w różnych historiach, ale Chłopakcy i mieszkania pomagał, i załatwiać różne rzeczy, więc takie były kiedyś czas. No wy dostawaliście, Talony, za kontrakty, lodówki, polonezy. Ta, ta, ta. Jak wyglądały w ogóle negocjacje kontraktów w tych czasach? Ja mam, były jakiekolwiek negocjacje, ja powiem, czy Ja mam na kontrakty, ciebie polone, na ciebie ja mam kontrakty i... wszystkie w domu. Tak? Wszystkie. Nawet mam kontrakt z Atletiką Madryt, jak przy Hil miga, i syn, Hilla obecnie członek rady nadzorczej i zresztą na. Jeden z ludzi. Gadałem z nim w zeszłym tygodniu, bo się wybiorę na jakiś mecz taki ligowy, żeby tam w bilety mu nie wchodzić, bo on zawsze pewnie są mają wielu chętnych. Mówi, przyjeżdżaj, to jest twój dom, kiedy chcesz. Ale mówię, ale byśmy przyjechali tutaj, bo z Bożydarem rozmawiałem z kamerą, może jakiś wywiad byś dał? Mówi, nie, ja tu wiesz jak dobrze, wiesz, ja nie udzielam wywiadów, ani w Hiszpanii, ani nikomu, także ze mną, kurna kosa, nie mhm. pogadasz. Ale, ale yy, przyjechał do Pampeluny, kontrakt się nie zgadza, więc tu się nie zgadza i mam kontrakt, który pisali ręcznie, z menedżerem takim, swoim atletico prawnikiem, na kolanie w tym. W dosłownie. hotelu dosłownie, mam go ręcznie. Prawie jak ręcznie, na serwetce. ręcznie napisany kontrakt z Atletico Madryt i, i podpisany. To ciekawe że to kiedyś do jakiegoś Muzeum Sportu trzeba będzie takie eksponaty zawieść. No jeżeli się zgodzą, to nie ma problemu. Mhm. Ale jak Zreszt wyglądały... Zresztą ja te kontrakty pokazałem. Później jak wróciłem już w roku 2000 po Stanach, to mi Urząd Skarbowy, skąd ja mam pieniądze i tak dalej, mówię, no wcześniej ukradłem, no ale pokazałem te wszystkie kontrakty w Urzędzie Skarbowym i Macie, zobaczcie, są tam sumy i tak dalej. Więc byłem też się od razu zlustrowany, jak to się mówi. Natomiast, yy, no to tak jak mój, mówi Pan o tej legii, mam ten kontrakt z Legią Warszawa. Rzeczywiście tam jest te kwoty, to w ogóle tam jakieś miliony, bo to wiadomo. <laughs> Natomiast yy, mieszkanie, meblowanie, to pamiętam, jechałem sobie, stałem talon na Poloneza. Uh -huh. Pojechałem tam w mieszkanie, to na przykład jakiś talon na meble, żeby ten się jeździło po magazynach, wybierało po prostu. No takie były czasy. Ale jak negocjacje same wyglądały, czy na przykład piłkarz szedł i mówi, że ja chcę lodówkę, nie, znaczy, to tobie, tobie damy meble. Ale ja nie były gotowe mebli. Yy, Bo to był, pamiętam pułkownik Szukowski, yy, 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 wtedy jak rozmawiałem, to on miał już gotowy kontakt, tylko ja bym no to za mało, tu więcej tego, więcej tego. Więcej kredensów, więcej. <śmiany> no, oczywiście, trochę żartuję, ale no, takie były czasy. No, takie były czasy. Dostawało się talony na, na pewne rzeczy. Takie były też czasy, że jak awansowaliście na Mundial U20, to nie pojechaliście, bo PZP nie wpłacił wpisowego, tak? Tak, ostatni trener Broniszewski, Mieczysław, mówił. Że tam ktoś zapomniał 100 dolarów wtedy na no no te czasy, co to było, przedpłaty dać, a my przecież zajęliśmy trzecie miejsce w Europie i awa automatycznie awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata, które miało być w Chile. Skoro był bojkot, no to w ostatniej chwili UEFA przełożyła, czy FIFA wtedy na, na Mistrzostwa Świata, więc przełożyła na bodajże też w Związku chyba Radzieckim było wtedy. Mhm. I Bułgarzy, w tą, I Bułgarzy to wskoczyli w to miejsce, których ogoliliśmy yy, yy, wcześniej. To jest nieprawdopodobne. Wielu chłopakom być może by nasze, by nasze kariery wyglądały. No, tak? o, zdecydowanie. I, 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 a mieliśmy fajną pokaże. pakę, bo Marciniak w ataku świętej pamięci, tak. Yy, yy, ziobert, Tomek Cebula, yy, dreszer na bramce, Jaworski. Andrzej Rudy w pomocy naprawdę mieliśmy pakę niesamowitą. Ale wy dowiedzieliście się o tym, że PZP nie zapłacił tego wpisowego my, my pola. Tak, mało sobie z tego zdawaliśmy sprawę. Dopiero jak te mistrzostwa się ogłoszono, że takie drużyny wtedy był szok. Wiem, hmm. że wielu chłopaków było wkurzonych strasznie. Gdzie my no to, jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? O co tu chodzi, tak? W pierwszym momencie nas poinformowano, że jest bojkot, no ale później jak się dowiadujesz, że jednak są mistrzostwa w innym kraju, dlaczego nas tam nie ma? Mm -hmm. No takie były właśnie czasy. Jakie odpowiedzi dostawaliście wtedy? No to co mówię, że ja to pełna szczerze, chyba nawet wtedy jakoś tym sobie nie zaprzątałem głowę, po prostu nie jedziemy. Bo, bo pan wiedział, że i tak zrobi karierę, tak? <laughs> nie, tego nie wiedziałem. Natomiast yy, szczególnie na, na tej, można powiedzieć, yy, nauczce od życia po tej kontuzji, bo ja prawie pół roku nie grałem w Ursusie a mm -hmm. już myślałem, że koniec kariery, bo ja jeździłem po kręglarzach, po różkach, po... Człowiek się wszystkiego, rzeczywiście to jest prawda. Jak człowiek jest chory, to się łapie wszystkiego. No to były różne Ta, alternatywne metody. Były, były. Zielarze i tak dalej. Pojechałem do Lipiec Remontowski, gdzie chłopi, chłopi byli nagrywani. Tam taki pan Duda zszedł w kaloszach z pola. Dałem mu zdjęcia, to tak poprzekręcam. Posadził mi na stołek, zaczął mnie tam wykrzywiać, owiązał mnie, mówi, ćwicz mięśnie brzucha, będzie dobrze, tak, tak, coś mi wytłumaczyłem. jak mam ćwiczyć mięśnie brzucha, jak mi plecy bolą. I ciekawe, mówi, połóż się na ziemi, podkul nogi, ojciec niech ci kładzie 50 kilo worku piachu i oddychaj. I ja to robiłem. I Rób, wie pan, jak wzmocniłem wewnętrzne, środkowe mięśnie brzucha i wszystko, pewnego dnia wstaję z łóżka, nic mi nie boli, od razu na trening i mhm. od tamtej pory zacząłem grać. Ja nie wiem, co mi pomogło tylko pamiętam, że ostatnią radą było to, to co on powiedział, że hmm. mam słabe mięśnie brzucha, że musisz bardzo mocno wzmocnić mięśnie brzucha. To były też czasy mitycznego, legendarnego biegania po górach praktycznie, przydałoby chyba każde zgrupowanie dla przydałoby się to naszym chłopakom z ekstraklasy no właśnie, teraz. Z jednej strony piłkarze na to narzekają, a z drugiej strony niektórzy byli piłkarze, z kolei twierdzą, że to wcale nie było takie złe. Wie pan, ja bardzo mi się podoba y, te słowa y, y, Simone, który mówi Nienawidzę, jak piłkarz żyje w komforcie. Mhm. A mi się wydaje, że wielu piłkarzy w naszej eksaklasie żyje sobie po prostu w, w komforcie. Eksaklasa jest świetnym produktem, zorganizowanym przez cały zarząd. E ja tam Animeczkowi, Mar Marcinowi za gratuluję, mhm. bo naprawdę świetnie to zorganizowali. Natomiast poziom gry i zawodnicy, jacy tu są, to jest cieniutki. I powiem szczerze, że przydałoby się niektórym przeżyć to, co my przeżywaliśmy. Pierwszy obóz piłki nie dotykałeś ciężary. Drugi, bieganie po górach i, i, i trochę piłki na lodzie i śniegu, nie było sztucznych nawierzchni. Ja rozumiem, że dla I trzeci charakteru... był obóz, gdzie niektórzy już wyjeżdżali za granicę, żeby zagrać parę sparingów i powrót na, na ligowe boiska, albo zostawałeś mhm. po prostu w kraju i grałeś te sparingi tutaj. Ale ja jak pojechałem z Legii do Galatasaray no to mogę po, nieskromnie powiedzieć zapaliłem tam te boiska swoją szybkością, walką i, i nieustępliwością. Oni się dziwili, co ty się nie zatrzymujesz, byłem tak przygotowany. Zresztą później w, 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 w Osasunie to samo, chociaż coś było po, po, po Galatasaray, ale trafiłem do Osasuny, Pedro Maria Zabalza, trener, który na ten obóz, co powiedziałem wcześniej, Weszło w Pampelunie i biegaliśmy tam po górach. Różne przebieżki i tak dalej. A później, a później na swojej bazie yy, ostre też treningi na, 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 w ośrodku przygotowaniu Sasunę, yy, Świetnym zresztą, już wtedy, w tamtych czasach. Więc my naprawdę jesteśmy daleko do tyłu. Mamy fajne, już powstają te ośrodki, ale jeszcze to szkoleń to. My naprawdę gonimy ten świat, ale jeszcze nam tych lat trochę brakuje, żeby to wszystko mhm. połatać. A FIFA i UEFA nam w tym niestety nie pomaga. Znaczy ja rozumiem też, że na przykład te treningi były dobre dla charakteru, no bo charakter musiał się wykuwać, ale tak czysto piłkarsko nie tęsknieliście po prostu za normalnymi treningami czy nie rozwinęlibyście się na przykład znaczy, jeszcze lepiej piłkarsko, co? gdybyście jak ja trenowali ja widzę, że... tak jak dzisiaj? Jak ja... Nie wiem. Prawdopodobnie Odstajemy fizycznie. No. Jeżeli mhm. ja widzę, że piłkarz z Ekstraklasy idzie do Bundesligi, czy idzie gdzieś do Anglii i on pół roku nie gra, bo oni muszą go przygotować fizycznie, bo on odstaje, no to znaczy, że to jest coś tym jest, tak? No coś w mhm. tym jest. Jeżeli ja, Janek Urban, ktokolwiek, Janek Furtok, Krzysiek Ważycka, wszyscy wyjeżdżali i od razu grali w swoim składzie i byli, naprawdę grali super, to znaczy, że byliśmy super przygotowani fizycznie do tych warunków. Jeżeli yy, yy, nie jesteś dobry technicznie, bo nie masz warunków, w naszym kraju 8 miesięcy masz fajne boiska, resztę wtedy nie było boisk, nie było hal przekrytych boisk i tak dalej. Musiałeś biegać, walczyć. Bo no to jak raz z drużyną hiszpańską czy, czy, czy portugalską, francuską, to oni 12 miesięcy w roku mają piłkę przy nosi. Grają super technicznie, są widowiskowi, ale ty musisz to nadrabiać walką i charakterem. A w tej chwili nasi wielu, nie wielu tego nie tak. No, no, no próbują pykać, no ale co z tego? No, 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 no są przebłyski, bo są fajne mecze. Nie mówię. I w pucharach w tym konferencji Lech, czy teraz i Legia, czy wcześniej Legia, jakby Dzidzia, tam grali w Lidze mistrzów, jeszcze ten ostatni łabędzi śpiew legii na najwyższym poziomie. No ale też powiedzmy sobie szczerze, ja dlaczego powiedziałam, że UEFA nam nie pomaga w tym. Jeżeli czwarty, piąty zespół z ligi angielskiej gra w Lidze Mistrzów. Mówi się o rozwoju piłki, a tak naprawdę to jest takie bardzo fajne polityczne. Wiesz, ja w polityce zobaczyłem, że, że ludzie coś mówią i ewidentnie, coś ewidentnie oszukują wszystkich, ale fajnie to sprzedają, mhm. że pomagają, a tak na, na, naprawdę wiadomo, że będzie źle. No Jak możesz wspierać y, zespół z Rumunii, z Polski, z, z Azerbejdżanu? I tak bym mógł wymieniać z Litwy, jak mistrz tego kraju nie ma szansy zagrania w lidze mistrzów. Jeżeli by wiedział, że za awans dostanie 10 milionów euro, czy 20, to czy to nie byłaby pomoc dla takiego klubu? No przecież mówimy o tym, że taki klub by sobie pozwolił na ściągnięcie jednego, dwóch super zawodników. Podnosi powoli mm -hmm. poziom. Nie, ja, to zdecydowanie. Zdecydowanie. zdecydowanie I, ktoś i powie, i co ty krymaty, gadasz, my no. chcemy oglądać widowisko i, i grasz, to, tak niech, powiedzą pewnie, niech najlepsi grają. Niech najlepsi grają, bo my chcemy, mm -hmm. jak usiądziemy z piwkiem i z, z chipsami przed telewizorem, no to my chcemy oglądać widowisko, a nie męczarnie. No ale to nie służy rozwojowi. No. Mhm. Rozwojowi teraz bardzo pomaga, można powiedzieć, w drugim stronie reprezentacyjnym UEFA, no bo praktycznie już w tej chwili wszyscy będą grali w mistrzostwach Europy, tak? Powstała Liga Narodów. No to na, na niwie reprezentacyjnej trochę rzeczywiście jest tej takiej promocji, a jeżeli chodzi o kluby, no, po, powstała liga konferencji. No, nie rozumiem dlaczego nie ma, nie rozumiem tego, dlaczego uh -huh. nie ma rozgrywek y, Puchar Zdobywców Pucharów, co, by, co Legia grała w półfinale chociażby, tak? Tak, tak, tak. Gdzie ja jeszcze tam do pewnego momentu byłem z, z Dundee, a później już chłopaki wygrali z, z Sampdorią i, i, i fajny mecz super zagrali z Manchesterem United. Nie rozumiem dlaczego te puchary tak zostały zepchnięte. Uh -huh. Wracając jeszcze do tych czasów, do kolorytu tamtych czasów. W książce wspominał Pan także o jednej z rywalizacji z Anglią, których było bardzo dużo, i że po tym jak polecieliście już na Wyspy Brytyjskie, to trening przed meczem musieliście odbyć w parku. Tak było. Więc pytanie, czy w ogóle. Przejechaliśmy dzień wcześniej. Ale ktoś z Wami latał odpowiedzialny za jakąkolwiek logistykę czy organizację? Bo, wiesz, bo ja mam w ogóle takie wrażenie, że gdyby jakiś aktualny piłkarz prezentacji przeczytał Pana książkę, to po prostu albo by uznał, że to się odbywało w latach dwudziestych ubiegłego wieku, albo że to jest po prostu science fiction, bo to się w głowie nie mieści, że to było no, dosł dosłownie niedawno, no, 30, 30, 30 lat 30 temu. Poczył, że w naszą skórę wejdzie, jak wychodzimy na y, trening, a tu, tu w parku sobie potrenujemy i przychodzi takich dwóch policjantów w tych czapach takich wysokich i mówią, proszę tu zesią, no, no my tu biegamy. Tam. Ale to, wiedzieli, że jesteście reprezentacją jest Polski? To jest park królowej, tu nie wolno biegać. A my tam z orzełkami... Y, nie no, oczywiście, no, no, że nadam przyszliśmy dzień wcześniej... Ale nikt nie pomyślał, że jak przejdziemy, że będziemy chcieli, będziemy chcieli trening. Było, czy chociażby na tych turnetach, na jakichś sławnych zagranicznych, różnych takich w okresie między rozgrywkami, kadra zawsze gdzieś tam leciała, to czasem też tam gdzieś na, kimś, na jakimś trawniku przed hotelem się trenowało. Ale to nikt tego nie ogarniał, nikt tego nie przygotował Nie wiem, może nie takie było to normalne, tak, że, że mam... Ale inni piłkarze chyba z, że powiedzmy że poważnych piłkarzy... Teraz się poruszamy, no teraz się tylko poruszamy, boiska nam nie potrzebne, tutaj sobie tam to chyba poruszamy się potem, no, no, no tak tak. ktoś za to odpowiada, bo pan racja, mhm. ale ja nie wiem, no nas to, nam też się śmieliśmy z tego, no, że takie rzeczy są, no, ale... No A sobie. do działaczy PZPN-u wtedy podchodziliście jak do takich Jak wie pan, jak my na dziadów bez e, no tak, no bo nie mogliśmy się dogadać wielu rzeczy. Zawsze było jakieś tam, no znaczy nie zawsze, ale były czasem te spóźnienia różne i brak sprzętu. No, jak my trenowaliśmy w swoich sp klubowych sprzętach, no ja w No właśnie do tego też chciałem Sprzęcie, czy tam Atletico czy osasuny, tam ktoś wychodził w dresie pana Kosu I Krzysiek. tak wyglądał I to... trening. No, no tak, no bo, bo nie było jeszcze szkody. Szkoda, szkoda że się no. zachowały żadne zdjęcia, bo to też szkoda, no, no szkoda. Później już to jakoś tam po naszych protestach to ogarnięte zostało i później to ten, ale pamiętny ten mecz na Chorzowskim, że my nie wychodzimy na boisko, bo nie będzie sprzętu na górę, tam trener Styla mówi, nie, 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 chłopaki musicie wyjść, bo to... Dobra, to ja dzwonię do, do, do prezesa, żeby robić, wtedy był. No, no i idzie robić wchodzi na salę, gdzie my siedzimy piłkarze, to zresztą też napisałem książę i, i jedzie inwentywami tam do nas z ostrymi wy, coś tam tego i tego wyzywa nas na boisko tam dziennikarze, trening ten, no to, A wcześniej chłopaki mówią, Roman szewczy był kapitanem. Ja się nie odezłem, bo ja gram w Katowicę Katowice i mi zaraz tutaj wyrzucą, a wtedy zgrupowanie było na ceglanej tam. Mm -hmm. A dziurowicz z Katowic. Z Katowic, prawda? no prezes, no i, i PZP, no i to, czy wtedy był wiceprezesem, nie wiem, czy Górski był wtedy prezesem honorowym. I no i to tylko samów. No, trafiło na mnie, no wstałem, rzuciłem butami pod nogi, mhm. i powiedziałem tego jego słownictwie, jak tego nie będzie, pieniędzy na, po, po czterech, czy po już pięciu meczach nam wisieli, sprzętu przede wszystkim, żebyśmy jakoś jednakowo wyszli wyglądali, no to, to nie gramy. Mhm. No, i na drugi dzień. Ta, 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 to, to To Andrzej Grajski załatwił. To jest HSV, tak? Myler było myśl, plastrami, tak jak ktoś tam ma zdjęcia jeszcze z Chorzowskiego, jak się rozgrzewamy, są takie plastry naklejone. No to był ten napis: Miller Mitch, trzeba było go zakleić, bo przecież PZP nie miał podpisane jakieś tam umów przecież z nimi, ale dzięki Andrzejowi no mieliśmy jakoś jednakowo, wyglądaliśmy i, 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 i pamiętam w yy, świętej pamięci ten erzientara z ochroniarzem. Kajdankami do, z taką walizką przyszli na salę, otworzyli pieniądze i nam wypłacili wszystkie. Ten. Takie były czasy. Mhm. Pan powiedział, albo napisał w książce, już nie pamiętam, mam taki cytat zapisany. Powoli docierało do mnie, że ktoś ma dosyć koseckiego w kadrze, mówiąc, ktoś mam na myśli prezesa Dziurowicza. On niechęć do mojej osoby miał wypisaną na twarzy to jest efekt tamtego strajku, nazwijmy to, tamtego buntu, czy ogólnie no, po prostu przed legią, miał nie po drodze? Przed żadnej. Legią byłem w GKS Katowice, pojechałem z żoną. I kominy nie odpowiadały, tak? <noise> tak. Ta, mnie zaprosił, pokazywali nam tam różne mieszkania właśnie, jedno między innymi z takim oknem dużym, takie kominy stały. Ja miał tu kominy. On to posadzi się drzewa i urosną i będzie dobrze. <noise> to ciekawe. A pan prezes miał zawsze takie fajne, zdecydowane stwierdzenia. Mhm. No ale my siedzieliśmy sam samochód, jeszcze byliśmy po drodze w Olimpii, Poznań, tam też oglądaliśmy różnego rodzaju rzeczy, no ale w końcu trafiliśmy do Legii. Może już wtedy, że został, bo on wtedy ściągnął Rudego, pamiętam, do, do, do chyba Świerszcza. Mhm. Tam taką do, do silną ekipę. A wtedy wszystkie topowe kluby w Polsce Pana chciały? Rzeczywiście było tak, że Ja ten... chciałem do Legii zawsze mhm. i tak, 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 wiem, dlatego zwlekałem, zwlekałem do końca. Zresztą później jak wróciłem ze, z Francji, skończyłem grać w Montpellier, to taki był okres że 9 czy dziesięciu meczów, gdzieś zagrałem w Legii m, przed wyjazdem do Stanów, mhm. gdzie byłem w Widzewie na treningu i na drugi dzień już byłem w Legii, bo, mhm. bo w, to też ciekawa historia, bo... Pojechałem tam, no, Smuda był wtedy trenerem Widzewa, poszedłem na trening, po treningu wziąłem chłopaków na piwo, żeśmy pogadali, yy, yy, Andrzej Kogulański był, yy w, ja mieszkałem w tym hotelu gdzie piłkarski poker kręcili. Mm. <laughs> I mówię, to przyjedź po mnie rano, no czy nie będę jechał? To, no dobra, to wpadnę po ciebie. A w nocy zadzwonił prezes Pietruszka, trener Jabłoński, że no dobra, to przychodź do, do nas, do Legii, bo Legia wtedy tam chyba na dziewiątym miejscu była, po tych pięciu czy sześciu kolejkach. My się spod, umówiliśmy się jak y, Sztydlic y, w, y, w parku łazienkowskim y, na ławce numer 3. <gryw> przy wejściu trzecia ławka po lewo. Dosłownie tak się Dosłownie, tak. I pietruszka mówi tylko nie, w klubie nie, bo tam wiesz, ktoś zobaczy, dziennikarze, może się nie dogadamy, to tam. No i się dogadaliśmy. E, tam wziąłem średnią jakąś. Mówię to słuchaj, ja tu nie chcę jakiegoś kokosów, daj mi jakąś tam średnią piłkarza i ja chcę tu w legii. Grać i, i tyle. No i się dogadaliśmy. A Andrzej przyjechał o dziewiątej, bo to było chyba o siódmej czy coś. Ja się musiałem tam, mm. czy o ósmej, nie wiem, się pamiętam, w parku. A Andrzej do mnie przyjechał do hotelu po mnie w Łodzi. I tak w recepcji jest pan. Nie, pan, pan Roman zdał, ktoś wyjechał. Jak to wyjechał? <grym, 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 o drugiej drugie w nocy. O drugiej w nocy ja swoim samochodem wtedy tam pojechałem do Łodzi. No i tak się znalazłem w Legii Warszawa. Czyli jakby do końca wytrzymałem to ciśnienie. Ale jeszcze pamiętam konferencję po tym treningu w Łodzi, gdzie siedzieliśmy Andrzej Grajewski, ówczesny Mój od zresztą w Konstancinie, od Szampana, w, o Jezu, zapomniałem jego nazwisko, zaraz sobie przypomnę, uh -huh. wtedy sponsor też, też yy, 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 Widzewa Łódź. Powiem, yy, to weź tu kartkę i tak udaj, że tam podpisujemy, bo wcześniej, my, zaraz, zaraz, przed konferencją, ja muszę ten kontrakt zobaczyć, tak jak z Hillem było. Ja mówię, panowie, no ale to jest zupełnie co innego, co żeśmy gadali, nie? Dobra, to się jakoś tam to zmieni, weź tutaj podpisam, ja nic nie będę podpisał, jest mm -hmm. na kartkach. No, że... Ale już robili z panem konferencję przed podpisaniem przed kontraktu? Przed podpisaniem kontraktu jeszcze. Mm -hmm. A chcieli, żebym podpisał przed konferencją, mm -hmm. ale ja się dopatrzyłem, że jest coś nie tak. Po to, żeby mieć argument, żeby potem ta, do grupy nie wyszło. Tak, 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 ale tak. no, no, ja sobie usiadłem mówię, słuchajcie, mm -hmm. tutaj tam dziennikarze, wywiad, no na drugi dzień już byłem w Łodzi, no strasznie był wkurzony i Grajewski i, i właśnie cały, cały ten, mm, ci ludzie i, no, a później z legią mograliśmy widzę, u siebie 3-1. A czy wam w ogóle ktoś pomagał wtedy w transferach, jakkolwiek? Nie, nie, nie. Ja miałem swoich takich no wiadomo, że agenta. Doradców jeszcze nie było. Nie było. Ale... Tak, takich doradców takich był. E, Były. Zaraz jakąś nazywał. Prawnik ja tu, jakiś, czy? Tak, tak. Był taki człowiek, Andrzej, zaraz sobie przypomnę. I później był Słabomistaczyński, tam pomagał. Takie po prostu doradcy uh -huh. bardziej w, ze znajomości, więc, yy, więc to tak yy, wyglądało, nie było menadżerów. Tak jak A mówię, to... z Atletico na Madryt, no, nie miałem jeszcze nikogo, jak byłem w Osasunie, to sam, ja nego, sam pan... negocjowałem. Tak znaczy, powiem... Do Osasuny to mi ściągnął Janek Kurban, bo przyleciał z prezesem, <laughs> na do mnie zadzwonił, kosa, bo tu jesteśmy i z tej galaty, no to my tutaj chcemy cię wziąć i, i ja mówię, no, no jestem, trenuję teraz sam, no ale mam kartę na ręku i jestem wolny, no. No ale jak kartę na ręku? No. I wtedy Legia się odezwała Romanowski, że oni są właśnie ten, właścicielami i chcą tam 650 czy ileś tam tysięcy dolarów i przyleciał Janek z, z prezesem, z się nazywał. Yy... Ja mówię, no ale jestem wolnym zawodnikiem, mam kartę, no to idziemy na, do UEFy na jakieś rozprawę, czy jak ktoś tam, uh -huh. niech to wyjaśnią. A Janek mówi, nie, prezes rozmawiał, chyba się dogadał z panem Romanowskim, nie wiem na jaką kwotę, może niższą. No wtedy jeszcze nie szanowano czegoś takiego jak data wygaśnięcia kontraktu? No właśnie, i, i, i zapłacili. On powiedział, że on nie będzie tutaj szedł na jakieś tam spory, jakieś arbitraże. Uh -huh. Oni zapłacą. I zapłacili legi. Legia jeszcze na mnie zarobiła. A nie wiem, czy pan ma świadomość w ogóle po latach, że... I Janek. No, dzięki Jankowi gra, grałem w Osasunii. Zresztą dzięki Piotkowi, Nowakowi grałem w, w Chicago Fire. Bo Piotek, jak uh -huh. byłem w legi, też do mnie zadzwonił. Byłem, pamiętam, na zgrupowaniu. Mówi, Kosa, startujemy, przyjeżdżaj do Melesu i tak dalej. No i... To też mi coś pomógł. Mhm. Nie wiem, czy Pan ma świadomość, ale agent, który ściągał Jana Urbana do Pampeluny, nazywał się Inaki Urkicho, po latach, całkiem niedawno narzekał, że te pierwsze transfery ze wschodu między innymi Urbana to były przeprowadzane przy jego pomocy, że on był pośrednikiem, on przy tym wszystkim zarabiał, a przy kolejnych już się okazał zbędny i taki mhm. Poczuł się trochę niedowartościowany, że wtedy już osasunę go nie, nie potrzebowałem. Nie ja pamiętam mój transfer do Galatasaray, o którym ja tak jestem, owinięty mm. trochę z taką chmurką, nie wiadomo, nie wiadomo, co tam się działo, niepewności. Ten po yy, Powiem szczerze, że negocjacje ja się dogadałem z Turkami, z reklamówkami wyszedłem, yy, pełen kasy zawiozłem do domu i wziąłem szczoteczkę, bo lat dawaj, bo... Lecimy do, do, do Turcji, bo tam ludzie czekają na lotnisku o pierwszej wylot. Ja mówię, jako pierwszy w nocy, przecież tam nikogo nie będzie. Przeciliśmy o trzeciej w nocy, a tam na lotnisku 10-30 tysięcy ludzi. Zresztą tak jak dzisiaj. Tak, jak, weźmy, się, tak jak dzisiaj. Zaczęli mi nosić kwiaty, jakieś dawać. Wzdłuż drogi całej do hotelu ludzie jechali na motorach, krzyczeli, brawa. No po prostu, mówię, jest to zupełnie inny świat. Turcy cię albo lubią, albo cię nienawidzą. Tam nie ma niczego pośrodku. I, I pan przeżył jedno i drugie. Przeżyłem jedno i drugie, ale to zaraz opowiem. A wiem, że działacze Galaty usiedli z pułkownikami do rozmowy. Tam zresztą było jakaś. Jakieś, było dwóch mazurków ponoć. Jeden z wojskowy, drugi od pana mhm. wtedy ówczesnego sponsora. już nie pamiętam nazwiska. I tam się nie mogli dogadać, a Turcy podnieśli walizkę tak. I, I uchylili, no to nie, no i wtedy wszystko, no nie, nie, to dobrze. Jak już są pieniądze na stole, to, to już wiadomo, było, że się jakoś tam dogadali, ale ja w tym nie uczestniczyłem, tylko wiem, że. Że zrobili ten mek taki. Mhm. Gdzie to jak zobaczyli zielone, no to to się już. Mhm. Z a, pieniądza nie można e, gardzić, które leży fak, na stole. A faktycznie któreś pieniądze pan zakopał w ogrodzie? Czy to tylko tak było powiedziane w jakimś wywiadzie? Yy, nie mogę powiedzieć, bo do dzisiaj nie mogę, no, no nie mogę tego słoika znaleźć. No, to <laughs> kopię, chodzi, bo... kopię już dwa ogrody, przekopałem, ale. <laughs> no bo chyba kasa za transfer do Turcji pan, pan mówi, że zakopał w ogrodzie. Część tak. Część mhm. tam gdzieś chowałem i tak dalej. No bo takie były czasy. Mhm. Ale później już bezpiecznie to ulokowałem w różnych nieruchomościach, takich rzeczach, więc uh -huh. trochę na początku jak zwykle <laughs> rodzinie pomogłem. Jedna rodzina pobudowała dom, mój brat pobudował uh -huh. dom i tak dalej, więc yy, w, w, między innymi też w ten sposób yy, lokowałem, znaczy nie lokowałem, no, ale pomagałem po prostu. Jakoś nie przywiązywałem wagi, ja to do dzisiaj nawet zauważyłem, że Jakoś nie przywiązywałem wagi do tej kasy, tak mi to wszystko łatwo to przychodziło i łatwo odchodziło. Yy, ale to samo, Kuba, nie Kuba w zasadzie po że też mówi, że on też nie, nie przychodzi. Kuba jak się wlegi, ja go zostawiłem. W sensie nie chciałem być jego menadżerem, bo mogłem to robić. Mhm. Wiem, że czarek się tam nie później zajął, kucharski, a na wstępie jeszcze chyba nie miał menadżera, więc sam jakoś tam te kontrakty dogadywał. Tam jesteś jego doradcy prawdopodobnie. No i siastał tą kasą na prawo i na lewo. No, ale teraz, jak mówię, no, kuba się przydałoby się tam trochę tej kaski, coś wyrzucił. No, no, ale tato. Kuba też żyje tak mm -hmm. trochę. Ale jest fajnym chłopakiem. Ma rodzinę, mm -hmm. ma syna, ja ma wnuka, jest wszystko ok, więc. A trzeba pamiętać, bo mało zawsze mówimy o, o mojej córce. I ona zawsze mówi: tato, a ja tu jestem w ogóle twoją córką. Paulina yy, yy, od do siódmego roku życia jeździ, jeździła konno. Teraz jest bardzo znaną i cenioną trenerką. Też uczestniczyła mm -hmm. w wielu zawodach. Nawet była, jest jeszcze przy w trenerze, trenerką w reprezentacji Polski w ujeżdżaniu. To nie są skoki, tylko te, ja to na tym też dobrze nie znam. Ale zainteresował I, się i, I córka robi stedilej. taką karierę i fajną. Zresztą teraz postanowiłem Mamy jakiś plan, żeby jej pomóc i być może jakoś ze na koni coś zobaczymy. Jesteśmy na takim etapie. Właśnie teraz bardzo będę chciał jej tam ukresu swoich dni, jak to się mówi, bo to człowiek się zbliża, Już już ten etap minął. Właśnie ja tak zawsze mówię, kiedy człowiek nagle, a tu już 58 lat. Chcę jej pomóc, żeby. Bo Kuba sobie da radę, spokojnie, przejmie później Kosę Konstancin. powiedziałam, że mu przekażę. to będzie sobie będzie chciał szkolił dzieciaków, yy, przepisze mu to i będzie, yy, mam nadzieję, dalej to prowadził. A Paulinie tutaj trzeba teraz pomóc rozkręcić. A jak dużym biznesem jest Kosa Konstancin dzisiaj? Bo to też jest taki projekt, który pamiętam, że któ którym pamiętam, że pan zajmował się w zasadzie no, od zawsze. Znaczy ja zainteresowałem. Z tych się... Takich akademii, takich dużych inicjatyw dla dzieciaków, prawda? Znaczy były, ale chyba, chyba tak mi się wydaje, pierwsza w ogóle byłego piłkarza, który prywatna, no ja, ja kupiłem ziemię w Konstancinie, wyrównałem, zrobiłem boiska. To nie jest jakaś specjalnie duża akademia, to ja sobie zdaję sprawę, że gdzie mi tam do Wielkich akademii w tej chwili, ale ale na pierwszym etapie naprawdę fajnie to robiłem. Robiłem, organizowałem turnieje, Kosaka, znaczy turnieje Kosaka, to się w tej chwili jakikolwiek turniej na Kosie dzieje, to tak się nazywa. Ale wcześniej pamiętam, zapraszałem drużyny i AS Monaco, i Osasuna, i, i, i Energia Kotbus, i z Ukrainy, z, z Białorusi przyjeżdżały, z Czech, fajne turnieje dla dzieci. Później ten boom taki trochę, znaczy ten spadek, jakiś tam kryzys się pojawił, więc trochę sponsorów uciekło i ciężko jest teraz coś takiego zrobić, ale, ale będę się starał. Jest tam koło 200 dzieciaków, także na Konstancin, jak to się mówi, wystarczy. Teraz czy, czy, czy Marcin Mięciel, fajnie, z którym przez ten mały okres, ale grałem w Legii, wtedy ma swoją akademię, przecież wielu chłopaków i w Krakowie też no w ogóle cieszę się, że Łukasz Piszczek robią tego Głównie typu... Być może, ale chyba byłem jednym z tych pierwszych, który pokazał jak to... Ja mogłem iść do innego klubu, zresztą na początku tam próbowałem na innym mhm. terenie. Wkurzało mi, że ktoś się mi wtrąca, coś robi, więc mhm. postanowiłem wyjąć, wziąć szpadel, odkopać ten słoik, <śmiech> <śmiech> kupić ziemię i zrobić akademię i jestem u siebie i cieszę się, bo mam co robić, codziennie wyjeżdżam z domu. Nie ma nic gorszego, jakbym skończył karierę i siedział. No i pan nie marudził. pan nie siedział, do tego jeszcze wrócimy. A, marudził. a, a Kuba da radę jako menedżer takiej akademii? Musi dojrzeć. Ma takie predyspozycje? On jeszcze, myślę, nie, nie, nie czuje tego może, ale już się śmieje, mówi, tato, już niedługo ten stołeczek tam cię wyrzuca. Ja mówię, ja, nie musisz wyrzucać, ja wiem, kiedy ma odejść. Wie pan, co jest dla mnie niesamowite, że jak dzisiaj oczywiście człowiek, młody człowiek, usłyszy nazwisko Kosecki, to, to pewnie prędzej pomyśli o Kubie. Ludzie pewnie z pokolenia mojego ojca zdecydowanie no, tam, bardziej, bardziej o panu. Ale to, co mnie zszokowało, w ostatnich dniach odezwałem się do pewnego pana, który nazywa się Miguel Merino, ojciec hmm. Mikela Merino, aktualnego reprezentanta Hiszpanii i poprosiłem go o przygotowanie takiego wideo dla pana, to może od razu puszczę. Hola amigo. Ah. Miguel. Un abrazo fuerte desde Pamplona. Espero que estés bien y me alegro de mandarte este mensaje. Y bueno, ya para que hagas un poquito de publicidad nuestra. Cuéntanos, a ver De que Jacob sobreviviera aquí en, en Pamplona con todas las trastadas que, que hacía, eh, tu experiencia en un, un año, eh, tu experiencia personal y también deportiva en Pamplona, yo creo que te fue. Mówię. Zdecyd zdecydowanie mówię, no, eksperyment personal w Pamperunie też jeszcze porozmawiamy, ale to co mnie szokowało, On jest teraz z dyrektorem gdzieś sportowym, tak? Możliwe, możliwe, no, skupka, na słyszałem, że Nawet się wczoraj pytałem, mówi, że gdzieś, gdzie on siedzi? W jakimś możliwe. No w każdym razie zabawne jest to, że odzywam się do ojca aktualnego reprezentanta Hiszpanii z pytaniem o Romana Kosyckiego. Tak. On pierwsza rzecz, jaką mi wysyła w kolejnej wiadomości, to od razu o Kubie. Czy na, Kubie. Nawet nie o panu, <laughs> tylko o Kubie, że, że Kuba to była una makina i że nie dało się go po prostu absolutnie powstrzymać, więc mhm. to jest niesamowite, że człowiek po latach wraca nawet do piłkarza mhm. osasuny, czy chyba z Kiko Narwazem też by tak było, że gdybym zapytał o, o pana, to od razu Kiko, go do Kuby. Kiko mieszkał jak mieszkaliśmy w Las Rozas, gdzie teraz jest siedziba federacji, w takich szereg szeregowcach, tych, tych takich apartamentowcach, mm -hmm. to przez ścianę był Kiko. nie? Kiko kawale tam się różne rzeczy dzieje, działy, nie będę mówił, ale żonan z mój, co poszedłbyś tam, co. Mm -hmm. <laughs> ale Kiko uwiebał Kubę, koła małe, cały czas siedział u Kiko. Ten go tam wy wyczyniał, po prostu bawili się i ten, no, niesamowite. Kiko, fajny kolega i fajny chłopak, że w ogóle super facet. I, I tak samo ten Kuba też tam śmigał w, w, w Pampelonie. Chłopaki, jak na trening przychodziłem z dzieciakami, to tam go zawsze, mhm. zawsze jakiś czas z nim spędzili. Więc no ogólnie w Pampelonie była super, super, naprawdę atmosfera taka rodzinna. A nie chciał fajna. pan zostać tam dłużej, bo Pedro Zabalsa czyli trener mhm. z tamtych czasów, wspominając ostatnio pana. Na portalu Relevo powiedział, że szybko zrobił pan bardzo duże wrażenie w Pampelunie i że szybko uzyskał pan też zainteresowanie ze strony różnych klubów i że bardzo szybko był pan gotowy i chętny na odejście. Urban był bardziej wierny, tak to ujął trener. Zobacz, a ja szczerze mówiąc, w ogóle się nie dziwię, ale tak się zastanawiam, czy z perspektywy czasu trochę pan nie żałuje, że, że ja spędził pamiętam, trochę za mało czasu w miałem, poszczególnych klubach. Miałem yy, miałem rzeczywiście tą propozycję z, z, wtedy z Walencji z Tenerife i Tenerife Jorge Waldano. Tak, Waldano i, i, i z Atletico. No i zresztą Janek. Urban mówi, uważaj na to Atletico Madry, bo to szaleńcy, tam będziesz nie wiadomo jak długo, no i rzeczywiście się przekonałem, bo chyba nie, nie liczyłem, ale chyba około 12 trenerów, jakie byłem te dwa lata i ponad 25 piłkarzy się w międzyczasie wymieniło. Mhm. I byli też przecież fani trenerzy, jak Paco Maturana, tak, czy... Alfio czy, Basile. Czy Basile, więc było naprawdę... Niektórzy trenowali tydzień, myśmy <laughs> z kopakami. ale ale rzeczywiście, jakbym poszedł być może do Tenerife z Waldano, potem który poszedł do, do Realu, no. kto wie, jakby ta kariera się potoczyła. Ale to jest tylko gdybanie, no, po prostu wykorzystałem moment. Tam też nie byli zadowoleni w, w Pampelunie, bo tam był ten punkt 1006, czyli 1006. Mm -hmm. Nie mieli napisanej klauzuli odstępnego, więc mogłem iść za darmo. Tak, tak, tak. tak. Ale chyba Atletico coś zapłaciło tam i się bo dogadali. Pan zagroził chyba klubowi, tak? Żeby tak, że, że, że jak że podjąłem decyzję, że odchodzę i ten... No Janek mówi, no idź, no ale będzie tam wesoło. No i było wesoło, mm -hmm. w sensie tych zawierowań. Wtedy myślę, że to się zgrywała ta grupa ludzi, która zdobyła później. Ja akurat odszedłem do Nant, która zdobyła puchar i mistrzostwo w jednym sezonie, Anticza. Mhm. gdzie przecież ci sami ludzie grali. Doszedł tylko panc, a tak wszyscy, ci, jak Caminero, Kiko, prawda, Simone, wszyscy grali ci sami, co graliśmy wtedy, jak ja byłem mhm. po prostu. Brak stabilizacji, no ciągle nowy trener. Co ty przychodził, każdy miał inny pomysł. No myśmy, jak, jak można powiedzieć, jak w tej wirówce frania, tak? No się kręciliśmy, nie wiedzieliśmy o co chodzi, no i tak graliśmy po prostu. A wy się baliście wtedy jako piłkarza tylko co odwali na przykład Jesus Hill w którymś tam momencie? Czy traktowaliście go już tak trochę z przynurzeniem oka, bo go wygadawał takie nie, no były, czasami w mediach, były spotkania że... u niego w gabinecie całej drużyny, rozmowy, były spotkania w szatni, były. Obrażania w prasie, były różnego rodzaju zaczepki. Zresztą ja tam raz odpowiedziałem: mój byłem wezwany na dywan. Mój, kekieres, koseki, kekieres. mówi, co so ci źle tutaj. No, bo on tam powiedział, że jego koń będzie lepiej grał niż mnie. No to mówimy: no to zapraszamy konia na trening, damy mu koszulkę. Ja mu to powiedziałem i zobaczymy, czy będzie szybszy ode mnie. Kościo <laughs> na górę. No i tam takie gadki. Więc no, ale ogólnie brak stabilizacji, no. No bo mhm. chłopaki też nie wiedzieli, jak długo, czy mu przyjdzie do chimera, że ci zaraz zwolnią, wyrzucą, czy trener też. No naprawdę, raz, jeden chłopak był chyba 10 dni, no to no aż, aż smutno. No. Przychodzi mhm. i za chwilę ci go zwalniają. No. Najlepszy mecz, jaki rozegramem prowadził. Wiesz, zapomniałem, był zresztą reprezentant mam... Argentyny. Bardzo dobry piłkarz. Nie, 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 nie. Tutaj mam wszystkich trenerów w razie czego? No to wtedy jestem... Maturana, Basile, Jair Pereira, D'Alessandro, José Luis Romero, Cacho Heredia. Heredia. Okay. To uh -huh. wtedy. No cztery mecze, dwa gole, jedna asysta u niego. Tak, i, uh -huh. i, no, i właśnie ten mecz z Barcelonu. Wtedy. A w, w ogóle upodobał sobie tę Barcelonę tak w... przez całą połowę. Znaczy, ja tak dwa gole, to asysta, ciekawe. Cztery, to ciekawe, że bo przecież w legi. Johan Krój, w, pamiętam po meczu na Łazienkowskiej, dwa, trzy zdania wy, znaczy wymieniliśmy. Tam próbowałem coś po angielsku, y, ale mnie chwalił. Później się spotkaliśmy w, w, w Lidze Hiszpańskiej, właśnie. Y, no, to w już, nawet, nawet, nawet. w napisał. książce napisał tam o mnie fajne słowa, więc y, wiem, że byłem w kręgu zainteresowań. Tak? Kupili mhm. wtedy, no, wybrał Christo Stoiczkowa. Hmm, ale pan wiedział i później wtedy, że był, był planem B, przed, planem C? Przed Kornejewem, hmm. bo zamiast Kornejewa to chcieli mnie kupić. Hmm. No, ale, Igor Kornejew był. Tak, tak ale on był tam, jak pan wie, czwartym, hmm. no tam grał paru meczach w pierwszej, ale ogólnie to się ogrywał w drugiej i tak dalej, więc ja też to myślałem, że no raczej nie pójdę, jak tam jest, yy, y, wtedy był Stoliczko, Laudrup i Kuman, ja jako czwarty, no to raczej mówię, nie tyle, że się bałem... Hmm. Y, 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 rywalizacji. Ale nie było też konkretu. Konkre Słyszałem, że coś jest na rzeczy, natomiast no, konkretu takiego nie było, tak. Ale, kiedy ale on wysz... później już po każdym meczu zawsze przychodził mówię, <grym> najlepsza rozmowa to była z Bizaretą po meczu Polska-Hiszpania. No bo ja mu też pan postrzelałem. Też mu postrzelałem i właśnie jeszcze go dobiłem. Graliśmy na Tenerife właśnie za Apostela debiut Polska-Hiszpania 1-1. Mhm. sergi w debiucie strzelił, ja Kowal szelał, ja tam z lewej dobiłem. Mm. I ten to weź już idź. Stąd Jeszcze nie mogę na ciebie patrzeć. <laughs> Ale a propos, tego, a propos tego trenera, Eredi, myślę, że to też wiele mówi o tym, jaki był. Jesus Hill. Bo patrzę na te wyniki, 2-2 z Albacete, ograliście Barcelonę, no to wielka rzecz. Potem porażka z Saragosą, potem wygraliście 3-0 z Osasuną no i nie ma gościa. To co, wyleciał po zwycięstwie? czy, czy co on, nie, on, on był chyba tak ogólnie na, na, na chwilę, na moment, bo on tam tak? pracował w tym mhm. klubie i, i szukano y, y, na to miejsce y, y, trenera. A kto był? Bo nawet nie pamiętam. Po nim przyszedł e, już Alessandro? Po Przy Emilio Cruz. Emilio Cruz, Emilio Cruz no. José Luis Romero i Jair Pereira. Pereira. No to no, no, tam się działo. Ciężko w ogóle ogarnąć <laughs> tych wszystkich trenerów, z którymi pan no, ale pracował, ale to wszystko było. To jest tak naprawdę... odpowiedź na pana pytanie. No, We Francji nie było, nie było, było spokoju. Nie. Byli świetni piłkarze, ale była po prostu jak w tej wirówce, co mówię. Mhm. I pamiętam, A czy Jesus Hill był y, walnięty? Pana zdaniem, czy. Trochę był zaświrowany, ale był tak naświrowany. Zastanawiam się, jak to ująć. Bardzo, bardzo pozytywnie na klub. No, to było jego mhm. dziecko, jego klub. On to wkładał pieniądze i tak dalej. Ale był tak ześwirowany, że nie zdawał sobie sprawy, że robi krzywdę. Mhm. Robi krzywdę nie klubowi w sensie zarządzania, tylko robi krzywdę jako zespołowi, który gra, mieszając tak i robiąc takie numery, zwalniając trenerów, trenerów mhm. i, i zawodników. I pamiętam po tym sezonie, gdzie przyszedł Antich, to przed, chyba przed Antichem jeszcze właśnie Miguel, Angel Chili, wszyscy w koło mówią: Tato, Miguel, odejdź, da, usuń się trochę, ja to wezmę. My tu mamy ludzi, my to spokoju, potrzebujemy spokoju. I wtedy przyszedł Antich, nie wyrzucono go, był sezon czy dwa, nie wiem ile on tam już mhm. był tych sezonów, i zdobył Mistrzostwo Puchar, grał w lidze Mistrzów i, i poszło. Bo Został Hill, jak to się mówi, wycofany z, z pierwszej mhm. linii. On nie miał w ogóle chyba szacunku do Was jako piłkarzy, prawda? Czy... Ja nie Tam... wiem, na kogo on miał szacunek, mhm. ale ale no lubił, lubił sensację. Lubił być na pierwszych stronach. A to zdecydowanie. Zresztą to były czasy ogólnie takich kolorowych prezesów, bo w Betisie też był lopera mocno kolorowy, Jose Maria Del a Ja grałem w Nant, to pojechaliśmy na Bastie i też poznałem tam prezesa. Poznaliśmy wszyscy, jak staliśmy w tunelu. Tam Morawci grał i ten Piątek, chyba też był w I mówią, zobaczcie, co się będzie działo. Dwa pistolety, spod kabury, prezes, kurde, nie my jedziecie stąd, i tak dalej. Takie rzeczy się też działy we Francji. Mm -hmm. no, ale Korsykanie to też są znani z Tak, tego. tak, tak. A najbardziej poważny trener, z jakim pan się zatknął w Hiszpanii? Zresztą Korsyka w tej chwili autonomię mm -hmm. ma, także no, to ciekawe. Mm -hmm. A najbardziej poważny trener z Hiszpanii? No, Pedro Zabalza. Mm -hmm. Bardzo go lubiłem. Taki zdecydowany, fajny. Bardzo lubiłem Jorge de Alessandro. Mhm. bardzo zaangażowany fajny y, y, trener no Paco Heredia on później mhm. był chwilę i później cały czas był w klubie tam przy, mhm. był on tam pracował ten zawsze tam się widywaliśmy i ten także także jedna wyjątkowa postać która widzę jest cały czas jak ja jeszcze bym wiadomo od jego Simona ale wczoraj nawet tam komentatorom mówią, że pozdrowili Carlosa Penia. Carlos Penia to jest ten mhm. taki starszy gość, jak będziesz widział kiedyś mecz, stoi tam przy wyjściu mhm. z opaską, to jest taki, który tam wszystko ogarnia, pilnuje, co ma być mhm. na miejscu i on jest, odkąd ja pamiętam, zawsze w Atletico Madryt, jeszcze tam jest, starszy już pan, ale... No, hiszpańskie kluby mają to do siebie, że tradycyjne. raz, że pamiętają o swoich byłych piłkarzach, a dwa, że takie postaci... W, nie wiem, na, na funkcjach kierownika, delegata i tak dalej to są w stanie tam funkcjonować przez 50 lat nawet. Tak, tak. No i to jest fajne, że pamiętają o swojej tradycji i, i kilka lat temu, jakbym byłem ostatni raz w, w Atletico, to, 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 to pamiętam, Solo Zabal był. Y, 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 tam dwóch, trzech jeszcze piłkarzy. I, i, nie poznali mnie. Nie? Nie, nie poznali mnie. No, czy, to jest chyba on, to jest chyba, no bo ja troszeczkę się zmieniłem. Mm -hmm. A to było jeszcze, jak ja byłem 10 kilo większy i podchodzą, co, koseki, no tak, no, och, i żeśmy zaczęli gadać. E, e, Pośpieszyliśmy się oczywiście, mówię, ale ja mówię, to jest polskie jedzenie, przyjedźcie, to też tak będziecie wyglądać. Ale mówią, grają, mają duży na nie? Mm -hmm. Także fajnie, może byś przyjechał? Mówię, nie, nie, nie. No sami widzicie, nie macie takiego mój koszulki, żebym ja sam się zmieścił. A kiedy widzieliście się ostatni raz z Simone? No nie, no to ostatni raz, jak już nie grałem, pojechałem na mecz. Wtedy yy, jakby był zamach w Atocza. Mm -hmm. ten, tak, tak. Ten terrorystyczny. To akurat byśmy na drugi czy trzeci dzień i wtedy oni grali z Betisem. To jeszcze grał Fernando Torres i trybuny były 200 ponad osób zginęło i tyle miejsc było pustych. Na każdym stała świeczka tam, gdzie Ultras siedzą i był taki spokojny doping. I, i wtedy byłem i tam pogadaliśmy właśnie z Simona. Z razem Tak, do, tak dobrze. Oczywiście, oczywiście. Wy że tak. mieliście jakieś takie bliższe, był wtedy tak relacje? ale jako, no, jako jak piłkarze, no między sobą tam mhm. jakichś takich specjalnych nie było, ale zawsze było fajnie i wesoło. Tak. A jaki to był człowiek wtedy? No bo dzisiaj nawet jako trener to, to jest... Taki sam jak teraz. No, mhm. On jest ciągle był za Anglą, maksa na maksa. Pamiętam, że śpiewał piosenki. Jak do stadionu dojeżdżaliśmy, to już kaseta, już tam do nas śpiewamy, jedziemy, tu zobaczcie, ludzie idą na mecz, musimy wygrać. Niesamowity charakter, impulsywny mm. taki, ale na maksa skoncentrowany na, na, na drużynie. Zawsze dawał z siebie maksa, serducha, no po prostu do walki. No właśnie, bo dzisiaj kibice mogą nie pamiętać jakim piłkarzem w ogóle był Simeone i mogą pamiętać go przede wszystkim z takich urywków. Bardzo dobry tak, technicznie, bardzo, bardzo ostry, zdecydowany w grze, nie odkładał nogi. No po prostu w 100% zaangażowany. Mm -hmm. A jeśli chodzi o innych zawodników, którzy na panu robili wrażenie, na przykład, ze strony przeciwników, to, to kogo by pan wskazał? Bo pan mierzył ja się. mogę kilka panu razy powiedzieć? Ja z Dream Teamem z, Krojfa. Przeciwko Sewii chociażby już po przejściach w Napoli i po zawieszeniu Mara był z Maradona w Sejwilji? I to, co oni z szukerem wyprawiali we dwóch, no to nieprawdopodobne zagrania. Zresztą Mało kto wcześniej... pamięta, że Maradona był w Sewii, swoją drogą. No właśnie, a, a grał technicznie niesamowite no ale tam też dosyć bójnie żył. Różne Zegarki historie, kupował każdy różne historie chodzą, o nim nawet ci, co przygotowują boisko się śmieli. <grydanie> z kim się gramy? Z, Se z Sevillą. No ja to po rozrzewce trzeba będzie linię poprawiać, bo Maradona będzie. <grydanie> <być. grydanie> <To jest. grydanie> Takie kawały chodziły. Natomiast no Romario oczywiście, Stoiczkow, no z kumaną to tam się parę razy żeśmy i grał jako plaster na Kumana. To jest w ogóle też, też jakieś. Też to on wymyślił. Jednym z pierwszych Andrzej sterileł, jak graliśmy z Holandią mm -hmm. 2, 2 w Holandii, że cały czas się ruszałem przy Kumanie, żeby nie grał tych długich yy, piłek. Taki yy. znak firmowy jego. No, no właśnie, i to się nam udawało, ale tam jeszcze był Rejkart i inni, którzy mm -hmm. tą piłę. Yy, yy, przerzucali, ale, ale tak, tak. Tam że, żeśmy się dosyć mocno yy, ścierali. No nie no, nie no Bebeto, w La yy, naprawdę wielu doskonałych. Przede wszystkim Butragenio, Zamorano, Michel, A taki Sa Sanchez, który grał. innego świata, że jak pan zobaczył go na boisku, to. No, wiadomo, idolem moim był zawsze Maradona, mm -hmm. więc dla mnie to, to było. Jak on, on wyglądał z bliska? Mecz. No bo miał pan okazję jako, jako jeden z polskich piłkarzy graliśmy, grać na niego. Graliśmy, graliśmy z Sevillą, z Sasuną tam 0-0 u nich na meczu, tam zresztą zapali czerwone, chyba dwie nawet. Szuker dostał. Ale 0-0, miałem też swoje fajne akcje mogłem strzelić gola, oni też tam cisnęli. No fajnie, no, normalny człowiek, bo po meczu mówi, dziękuję, przyjemność z tobą grania, mój dobrze grałeś i tak dalej. No ty, ja mówię, ty też. <laughs> Oczywiście. No, no, <laughs> Żartuję, ale... Normalnie, na boisku on wszystkich szanował i, i, i no to był jego świat. No, zresztą to widzimy, że on mhm. poza piłką to trochę się tam gubił w tym życiu, ale, ale na boisku to myślę, że wszyscy powiedzą, że, że fantastyczny tak. zawodnik. Po, i, poza, i... poza boiskiem był Maradona, a na boisku był Diego. Diego, to... tak, tak mówią. No ale to były wyjątkowe. No, pamiętam, to też bardzo fajnie, takie zawsze też pomocło relacje czy z Romario. Ja ogólnie patrzę na ofensywnych zawodników, tak? Także, tak jak mówię o butragenio elegancki, zawsze elegancki. Nigdy nie widziałem go, żeby tam się z kimś przepychał, bił czy coś zawsze taki klasa zawodnik. Pewnie dlatego teraz w realu jestem taką dyrektorem. Takim powiedzmy Przedstawicielem jakby klubu zawsze krawacik, tu wykrojony garnitur, cały butragenio, a jak odchodził, to przekazał koszulkę Raulowi a ten go godnie zastąpił mhm. A kiedy rywalizował Pan z Barceloną Krojfa to z bliska to też robiło tak nieprawdopodobne wrażenie nawet nie chodzi mi o samą jakość piłkarza ale w ogóle pomysł na grę, że to był taki zespół który później w ogóle w całej piłce miał dokonać rewolucji Wy wtedy zderzaliście się jakby z całkowicie innym światem rywalizując z Barcą czy to, no, czy to, czy to były w Legii, mecze... czy, czy, czy w innych drużynach To były mecze wyjątkowe no bo wiesz, że grasz z najlepszą drużyną jedną z najlepszych na świecie i co możesz, jak się do tego przygotować? No, przygotować, możesz robić to, co najlepiej umiesz, zrobić to jak najlepiej i przede wszystkim się nie bać. Ja pamiętam w legi, jak siedzieliśmy w szatni, to, to padały, dobra, jedziemy z frajerami, tam dawa ich, jedziemy. Nikt nie pękam na robocie, jak to się mówi, idziemy i walimy. I widzieliście w ogóle z kim gracie, chce w sensie się Tak, no widzieliśmy, tak oczywiście, że wiedzieliśmy, jedziemy na Camp Nowy, jedziemy. U siebie ich przyjmowaliśmy, no 1-0 przegraliśmy, ale też mieliśmy swoje sytuacje, że mówiliśmy spokojnie. Tam strzeliłem ramkę na 2-0, ewidentna nie było żadnego spalonego, ale jakby było 2-0, to kto wie, co by było u nas. No ale to rzeczywiście ten styl gry, poustawianie ich na boisku i ta piłka, jak chodziła, to było widać, że to jest coś wyjątkowego. No i na ławce Johan Krój, który. Który też fajny gentleman taki no facet, mhm. konkretny, co chce i, i zawsze, jak to się mówiło, wymagający, ale potrafił ocenić, docenić też przeciwnika. To. Ale, ale to było brutalne zderzenie z rzeczywistością, taka Barcelona? Czy wy mieliście takie charaktery, że całkowicie byliście pozbawieni jakiejkolwiek? Nie, no kompleksów. bo to każdy mówi, tam, czy z legią, czy. Ja później grałem, to żeśmy pokonali Barcelonę 4-3 w Pucharze. W pucharze czy 4-1, przepraszam, u nich żeśmy wygrali 4-1 w Pucharze Króla, a u siebie przegraliśmy 3-0, ale wyeliminowaliśmy ich, bo, mhm. bo jedno, wtedy ten gol, jak to się mówi, na wyjeździe podwójnie, czy później w lidze żeśmy z nimi wygrali 2-0, gdzie miałem asystę do Kiko. Jakoś leżała rzeczywiście mi ta Barcelona, ale w lidze hiszpańskiej jest to wyjątkowy mecz, ale tam no Sprężało się dwukrotnie na taką drużynę, czy na Real, czy na uh -huh. Barcelonę, to każdy tak, do dzisiaj tak jest. A który stadion robi na piłkarzu większe wrażenie, kiedy wychodzi się na boisko, żeby grać? Bernabeu, czy Camp nou? Jak to Antoni Piękniczy powiedział, Bernabubu. <laughs> na jednej z odpraw górnika Zabrze. Yy, nie no... Największe robił Vicente Calderon. Naprawdę atmosfera, jak się wybiegało, to fajne mi się podobało, jak się wybiegało tymi schodami spod trybun i od razu to zderzenie kibice Atletiko no to, to jest najlepsze według mnie. No to był ogień, atmosfera, ogień taka. Ale pamiętam też mecz na Camp Nou, właśnie ten y, ligowy, gdzieś musiał wygrać 4-3, a pojechaliśmy do nich. Prowadziliśmy 3-1, a przegraliśmy 5-3. To też niesamowity mecz Stoiczkow z, 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 z Mario, tam szaleli, ale prowadziliśmy 3-1. I pamiętam, jak staliśmy przed meczem w tunelu, a nie było krzesełek. Tylko wiesz, kiedyś były te mhm. takie ławki. 120 tysięcy na stadionie, i tak czujesz w tym tunelu, że coś chodzi. To jak na bombonerze. Się... I wybiega się nagle widzisz, to, no to robi to wrażenie na początku. No. Uh -huh. Ale najlepszym takim stadionem, który naprawdę najbliżej jest publiczność, według mnie jest stadion walencji. Bo jest, jest bardzo stromy. Jest nieprawdopodobny, stromy. To tam masz wrażenie, że kibic siedzi na tobie na plecach. Tak, tak, to tak. to jak, jak człowiek się gra... wychyli siedząc na górze na trybunie, to tak. ma wrażenie, że spadnie. Tak, i to jest, to robi wrażenie. To rzeczywiście robi. Ta Walencja wtedy dobrze tam z Penewem w ataku mhm. też dobrze bardzo grała. Juanito, czyli też piłkarz z Pana Czasu właśnie mówił taka a gry na Santiago Bernabeu, że 90 minut na Santiago Bernabeu to jest bardzo długi czas. I mhm. że tamten czas trochę... Trochę płynie inaczej i pamiętam, że kiedyś e, chyba Michał Żewakow opowiadał, jak reprezentacja Polski za czasów Engela mierzyła się z Hiszpanią, e, że chyba Darek Dudka go tam zapytał e, po 10 minutach, ty, która, która jest minuta? Ja Miałem wrażenie, że z 80, a to minęło 10 minut. <grym> tak się 10. właśnie zastanawiałem, jak, jak to wyglądało, jeśli chodzi o rywalizację z Barsą e, czy z Realem. Ale pan też zrobił duże wrażenie na Hiszpanach e, przy okazji meczu o Osasuny z Realem Madryt. I to jest też wspominane po latach, że wystąpił pan w drugiej połowie tego meczu, e, dzień po meczu tak, z, Anglią, z Anglią, tak? Tak, pamiętam, że... W ogóle wtedy nie było czegoś takiego jak terminy FIFA. Nie ani... było, nie było. Kadra grała w terminie ligi. Zresztą debiut mój w Atletico Madryt. Też gra, Polska grała i też chyba z Anglią. Hmm. E, Hill mówił, przyśle, tutaj, dzwonił ze strelałem, ja tłumaczyłem, proponował zresztą strelałowi, że zostanie trenerem Atletico Madryt. zostałby Madry. pewnie na trzy zostałby, oczywiście, żeby został. I to trener, ale trener miał zawsze swoje zasady, których nie łamał i nie łamie do dzisiaj i, i to mu się ceni. I pamiętam, jakie to rozmowy były. Ja przy, samolot chciał przysłać, że wezmą mnie i, i, i odstawią z powrotem, bo dzień wcześniej grało my chyba w niedzielę, już nie pamiętam dokładnie tych dat. Yy, inauguracja Ligi Hiszpańskiej, graliśmy z Logroniec. 1-0 Atletico wygrało, Kiko strzelił. No i chciał, miałem być w pierwszym składzie i być na tym debiucie. No ale strzelił się, nie zgodził. I musiałem poczekać na ten swój debiut. A ten mecz później, to co Pan mówi, no to rzeczywiście z Anglią. I pamiętam, że samolot się spóźnił. Przysiadka była, nie wiem, czy w Holandii, czy, czy, czy w Niemczech. I dlatego na drugą połowę Pan szedł? I nie, przyjechałem. Przyjechałem na stadion, jak już piłkarze wychodzili z szatni, żeby na tunel, w tunelu stać. Tak? Już na mecz, nie, mecz, nie no na Na, mecz. na mecz. ja po prostu na stadion przyjechałem, wszedłem mm -hmm. z chłopakami, no ale taka podróż, dzień wcześniej mecz. Pamiętam, że jak jechałem z lotniska z Madrytu i co ciekawe, samolotu nie było z Madrytu, żeby do Bilbao czy gdzieś dolecieć. Ja samochodem jechałem z, z Madrytu do do Pampeluny, ja Nie wiem, tam jest 300 no kawałek, czy tam, Kawałek, kawałek. Trochę jest tych kilometrów. I dojechaliśmy prosto na mecz. Przed nim, pamiętam, mecz się zaczął, sobie tam trochę się położyłem na ławce, kawa, jakiś tam masaż, coś przygotowałem, poszedłem na ławkę, obejrzałem tą pierwszą połowę. Przerwie się rozrzałem i wszedł na długą połowę. I jeszcze bramkę szczeriłem niestety ze spalonego. Mhm. Ale to też był absurd, <gry> że w ogóle wysiłek piłkarzy w żaden sposób chyba nie był monitorowany ani z tym stanowić. Znaczy teraz, w ogóle... teraz wiem, co przeżył Boniek, gdzie, gdzie też grał tak, mecz z Albanią, i, I pojechał I... na drugi dzień, i jeszcze bramkę szczerił. Także mhm. czasem to jest tak, że ta adrenalina jeszcze zostaje z poprzedniego meczu i, i potrafi człowiek wnieść się mhm. na, na ten za dzień w tym samym dniu, w następnym dniu też zagrać mecz. A jak pan funkcjonował w tych poszczególnych szatniach, na przykład, za granicą? Gdzie pan się czuł? Najlepiej, bo w Hiszpanii na przykład koledzy, właśnie wspomniany Merino, który też w hiszpańskich mediach o tym opowiadał, to wspominają Pana bardzo miło i, i też e, opowiadali chociażby, że bardzo interesował się Pan koncertami, że jeśli chodzi o puszczanie roka, to Pan za to odpowiadał i że mimo, że czasami jeszcze były jakieś braki językowe na początku w Osasunie, to że gadał Pan z każdym. To Gdzie, gdzie Pan czuł się najlepiej? No bo kilka szatni Pan zwiedził i to takich kolorowych. No znaczy, ja od początku. Może przez to, że tak grałem. Ja pamiętam, jak trafiłem do Ursusa, to się mną zainteresowała, znaczy ogarnęła mnie od razu starszyzna. Mhm. No, był wymóg, że młodzieżowiec musi grać tak. Zobaczyli, że gram w piłkę, no to zawsze miałem u nich super. Nie? Jak dostałem podanie, to takie, żeby strzelić mhm. bramkę. Nie biegłem pod chorągiewkę i, 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 i później rozkładanie rąk, co ty zrobiłeś. To samo było w Gwardii Warszawa, czy w Legii. No w Legii już byłem z kadry, ale też chłopaki jak Darek dowczyk tak, czy Kubicki, czy Kaczmarek. Się mną zajęli. I tak było. Później jak poszedłem do, do Turcji, to znowu już też tam był Dziuna taki kapitan. Elegancki mm -hmm. chłopak taki, weszła klinikę miał już wtedy, jeżeli chodzi o, o, o zdrowotną jakąś, czy szpital później. Poza tym świetny trener Mustafa Denizi, naprawdę fajny. Widać, że tak. Ten, legenda legenda ją potrafi robić atmosferę tymi chłopakami młodymi. Tam była taka mieszanka. Zaznaczcie wymienię, kto był młodym mm -hmm. chłopakiem, 16-17-letnim. Okan, który jest obecnie trenerem. Okan Buruk. Buruk. Arif, który później. Też legenda, też legenda i grał w. Znaczy w ogóle tam w byli Tur sami Turcy w tamtym Galatasaray, praktycznie. tam e, To nie była taka liga turecka jak teraz. Biulent Korkmas. Mm -hmm. Reprezentant wielokrotny. jest ten, co grał w Blackburn Tugaj. Tugaj. Naprawdę, młodzież niesamowita, plus y, y, Rotariu Rumun. Mhm. Ja, to w ogóle była ta Turcja, ja. która później na Mistrzostwach Świata w tak. 2002 roku trzecie zajęła miejsce. trzecie miejsce. I właśnie oni tam wtedy byli głównymi już piłkarzami. Także oni też można powiedzieć, ja byłem już starszy, więc tam ze mną trenowali, gadaliśmy. Ja, już, ja się nauczyłem bardzo szybko. Jak chcieć wody i tak dalej, ale Docenili. uczyłem to się tak, że naklejałem sobie na telewizor po turecku, jak się mój telewizor, na lodówkę, na szklankę. Miałem kart, mm -hmm. cały dom miałem w kartkach. A I później mówiłem tak po turecku, ale oni od razu inaczej podchodzą. Mówi, on doceni, że ja się chcę nauczyć, tak? benkonu konzurki, ciok a ma. Ja nie wiesz, mówię po turecku. Ale już ci mówię, że ja mm. mówię źle po turecku, ale wiesz, no. Mm -hmm. parę zdań później coraz lepiej, coraz kiedyś mówiłem lepiej. No teraz to tam już jakieś takie wyrywkowe zdania. Ale nie miał pan świadomości, rozrzucając banknoty, że może naruszyć majestat Mustafy Atatürka. córka nie, niestety nie, ale y, dostałem pieniądze, byśmy umówili na zielone, czy, ale dolary, Ja dostałem zielone, ale tureckie liry, więc zająłem część i rzuciłem kibicom, bo mówię, zobaczcie, jak... Tutaj to dla Was i tak dalej. Tam ci byli wkurzeni, ale na drugi dzień dostałem w dolarach. Ale policja stała już na ośrodku treningowym i chcieli prawa. mnie aresztować, że, że zbeszczyciłem wizerunek, no, ale mi klub wybronił jakoś i, i całe szczęście. Yy, szalony, szalony pomysł. Natomiast, yy, ale z drugiej strony, kibiców na drugi dzień było więcej. No, wiadomo, skoro rozdają, to przyszli. A, a był jakiś kraj, w którym czuł się pan na tyle komfortowo? Ale jeszcze powiem mm -hmm. o tej szatni. I, mm -hmm. i, I też jakby przyszedłem do szatni od razu, bezpośrednio. Właśnie. To jest ważne. Jak ja nie czytam, że, że, że idą za granicę i on się tam nie przebił, że on nie, przesz, nie przeszedł szatni. No nie możesz. Jak jest, nie jesteś gotowy, to nie idź. To już zostań w tej Polsce i graj w Polsce. Nie, masz, nie może być jakiejś bariery. Jak idziesz, musisz być pewny siebie, mm -hmm. musisz być lepszy od tych zawodników, musisz walczyć. Ja pamiętam przy przywitanie w Atletico Madryt. Pierwszy trening wychodzę i Juan Malapo jest zresztą mój przyjaciel i Juanito, obrońcy, zrobili mi sandwicha, tam mnie tak dosyć mocno potraktowali. Poklepali mnie mówią. Yy, Będzie że, żył. Nie, mówią, witamy cię tylko madry. No mówię, Dobra, na no, drugi dzień w szatni. Siedzę, już wkręciłem koły, wkręty i tak o po posadzkę. Cz, 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 wywiesz, <laughs> mówiąc, Przecież to trening, no, rankiem ja teraz ja wam pokażę. Ja też się z wami przywitam. I na treningu. Masz charakter tego. I później żarty i tak dalej. No musisz być otwarty. Musisz udźwignąć, jak to się mówi, szatnie Nie możesz być taki... No, znaczy sam no, fakt, no, że ten... Kiko tak pana przyjął do swojej ekipy. Kiko, który jest niesamowicie otwartym, pogadanym gościem dzisiaj, ekspert hiszpański Tam Vizcaíno, te, który też był tam. asystentem Simone, nie wiem co teraz robi, chyba tam pracuje też. Właśnie Kiko. Caminero, bardzo fajny chłopak. I żeśmy naprawdę się trzymali taką paczką. Kewedo właśnie. No A pan tak szybko i, się i, nauczył i, hiszpańskiego? Bardzo. Mhm. Ja po prostu tam, jak się pisze, tak się mówi. Nie ma akcentu. Tak. Ja się nie mogłem nauczyć i nie mówię po francusku. Dwa lata i rozumiem, jak tam coś mówią, ale no te, jak mi zaczęła taka Edith y, uczyć y, 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 francuskiego, przychodziła do domu i tak dalej, ja mówię, weź to nie nauczę się, koniec. I mówiłem mhm. po hiszpańsku, po angielsku, uczyłem się wtedy angielskiego. Średnio oczywiście, później w Stanach trochę podszybowałem, ale też nie mówię dobrze. Ogólnie to mam i hiszpański, i, i, czy angielski, to mam taki nabyty. Mm -hmm. Ja się nie uczyłem w szkole, nie ten. Ja nie mówię, że mówię super po hiszpańsku i ten, ale jest chyba taki. Ale z hiszpańskich mówię. mediów, to udzielał pan wywiad normalnie. Wiesz, tak? Udzielam i ten komu zawsze mówię, sorry, nie, nie mówię dobrze, on nie ma co ty nie dobrze. Mm -hmm. Dobrze mówisz, nie? No. Pewnie wiadomo, że nie mówię jakichś tam słów, jak, ciebie, jak pana słyszę, no to pan to mówi po hiszpańsku, perfekta. a ja to no, tak, takie, takie, taki, jak to się mówi, nauczony, bardziej szatni. No na pewno pierwsze, co, i to mogę pana nie będę tego przytaczał, ale mm. słów, których się nauczyłem, to przekleństwa. Oczywiście popaki, no, popaki żartowali. Już nie powiem, co powi powiedziałem tenerowi właśnie Mustafa Deniziemu, bo tanżł kola, który zdobył złote buty Byłem z nim pokoju, zresztą piesza moja noc, to w książce napisałem, wkładam ręce pod poduszki, idę spać, a tam coś twardego. Zapalam lampkę, tam pistolet leży. No bo to wariat bym, nie? W sensie kawały robi, Mówi, jak nie będziesz podawał, to no. ja go użyję, nie? I <grym grym grym> się zaczął <grym> śmiać. No ale mnie nauczyli, i, 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 ten, mówi, oskaldinys, nice", tak, dzień, witamy tam, meraba, czyli dzień dobry, cześć. A ja mu mówię, nie powiem co. Przeklałem, mnie tak. A to już nie. Trener, trener no, ale już trener dostał. Ale nie, ale wie, on się że... spojrzał na, na, na tańszy i mhm. mówi: wariaci jeden. Ale... A był jakiś kraj, w którym... ale wszyscy później mówili też mhm. yy, przekleństwa po polsku, bo a, ja ich od, a, od razu. Uczyłem. Podejrzewam. <laughs> był jakiś kraj, w którym czuł się pan na tyle komfortowo i pana rodzina, że wyobrażał pan sobie, że na przykład zostanie tak jak Piotr Nowak w USA... Tak jak Jan Urban na przykład w Hiszpanii. Były takie miejsca, do, że nie wiem, że pod koniec kariery pomyślał pan sobie, kurczę, tam bym wrócił, bo mieszkałbym jednak w Pampelunie. No bo w Pampelunie został Jan Urban, Mirosław Trzeciak też został w Hiszpanii. Jakbym miał być najbliżej, to bym wybierał między Turcją a, 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 a Hiszpanią. Mhm. To dlaczego ostatecznie? Bo chciałem panie. do Polski, mi zawsze ciągnęło. Ja zresztą skończyłem grać, jeszcze mogłem w tym mls grać. Mogłem mm -hmm. przejść do innego klubu, bo tam się z Bobem Bradley'em troszeczkę na koniec pocięliśmy. Ale mówię, nie, ja już wracam, wracam. Miałem 34 lata i wróciłem i ja chciałem zawsze być w Polsce. Chciałem mieć swoją akademię, bo do tego wracamy. Ja zobaczyłem. Ta po... akademia zawsze gdzieś w głowie się wzięła, zawsze tak? chciała, a szczególnie mi to mocno dało kopa, jak zobaczyłem właśnie we Francji, w Nantes Zobaczyłem tam akademię, jak to funkcjonuje. Później się przyjrzałem, jak to robią w Montpellier. To były te dwa lata, takie, że mówię, no, no to jest rewelacja. Oczywiście, gdzie mi do nich? No, oni mają boiska, mają swoje akademie, szkoły i tak dalej. Mm -hmm. Ale mówię, no chciałbym szkolić dzieciaki. No i to robię do dzisiaj. No lepiej, gorzej. Mm. Reprezentanta Polski, że to akurat syn, no to ktoś powie, no żeś go wypromował. No ale przecież ja no za. sam niego, się wypromowałem. Ja sam. za niego nie biegałem na boisku. Jasne, sam ale ale było kilku chłopaków, co grało w reprezentacjach Polski juniorów. Kilku gra w wielu, bardzo w reprezentacji Mazowsza. Kilku w tej chwili się obraca. A żeby zostać piłkarzem, no to już później to decyduje o to, twój charakter, twoje mm -hmm. dążenie, czy chcesz, czy nie. Ja daję podstawy po prostu. Ale z jednego się cieszę i zawsze to powtarzam rodzicom, którzy. Przychodzą do mnie, że ja mówię ja proszę Pani z piłkarza, reprezentanta Polski z tego chłopaka nie zrobię. Ja mu dam podstawy i dam mu przede wszystkim y, dyscyplinę, organizację. To będzie chłopak zdrowy, mhm. może jak nie będzie piłkarzem, to mhm. będzie zdrowy, będzie przystojny, będzie. Umiał funkcjonować w grupie i tak dalej. A czy będzie piłkarzem? To są... Może Pan Różne. powinien zawiesić taką tabliczkę, jak chyba była w Akademii Antonio Di Natale, albo kogoś, wszystkich rodziców, którzy uważają, że mają młodego Messiego, proszę odprowadzić go do domu. No, dobry pomysł, zastanowię się nad tym. Ale zapytałem właśnie o, o to ewentualne pozostanie w poszczególnych krajach, bo Pan przeżył też jedną taką historię, też trochę owianą tajemnicą, tak z perspektywy czasu, czyli Andrzeja Rudego, który w pewnym momencie po prostu. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale uciekł, opuścił reprezentację Polski i został. To na we Włoszech, wtedy jak Został. Jak graliśmy mecz reprezentacja mhm. PZPN-u, chyba, czy polski, ale chyba PZPN-u wtedy. Nie ciekawi przede wszystkim, jak wy odebraliście jego decyzję? Czy dla was to był szok? Ponieważ no wiadomo, władza go potępiła, zdrada i tak dalej. On oczywiście uznał, że woli mieszkać na Zachodzie, ale jak wy jako piłkarze podchodziliście do tamtej sytuacji? Jego wybór, jego mhm. ten, no tylko... Ale to była szokująca wtedy decyzja chyba. Była, o, o, no, ale był coś dobry. się szykowało, już widzieliśmy coś tam na, na kolacji, no nikt słowa nie pisną. Ale wiedzieliście, że... Nie, coś czuliśmy, że coś, coś się szykuje. Mhm. I powiem szczerze, no tylko szkoda, bo w reprezentacji na pewno nam dużo pomógł. A wtedy. jak się grał nawet? Oczywiście, no ale... Wybrał taką drogę, więc powiem szczerze, jeżeli chodzi o strony piłkarskiej, każdy to uszanował. Ale i, jak to wyglądało? On po prostu opuścił zgrupowanie, opuścił hotel. Pojechał w nocy, zaginął, w nocy wyjechał, nie wiem skąd miał paszport, bo paszporty nam zawsze zabierano. Jak się wyjeżdżaliśmy, to na lotnisku były zebrane paszporty i dopiero dostawaliśmy je z powrotem, jak wracaliśmy do kraju. Tak to wyglądało. Więc yy, tak się zastanawiam, skąd, czy on uciekł z paszportem, czy bez paszportu. Te, tego nie wiem. Pewnie on to musi powiedzieć. Yy, I w nocy wyjechał. Rano stajemy na śniadanie, nie ma Rudego. I tak to zostało odebrane, ale cicho, 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 cisza, cisza, cisza. No wiadomo, później to się. Ale w kraju zrobiło się. Zrobiło, ale graliśmy mecz z. Yy, nie pamiętam, czy on grał? W, w tym meczu, czy on uciekł przed meczem, czy po meczu? Z tą reprezentacją obcokrajowców Włoch mhm. na San Hero. Tak, Karek, Maradona, Maradona Kanidża, Mateus i tak dalej. I nie wiem, czy on grał w tym meczu, czy, czy uciekł po meczu? To trzeba było sprawdzić, czy on był w składzie. Nie pamiętam tego, ale mhm. wiem, że to było. W nocy coś czuliśmy, a rano już go nie było. Mhm. Na śniadaniu już nie było. A w kraju co się działo w kontekście tej całej? No, wszyscy byli poddenerwowani, szczególnie chyba te osoby kierownicze, że nie wiedziały, co ich spotka. Pewnie że, byli, nie że nie przypilnowali. nie przypilnowali, jakie będzie rozliczenie. No, widać było po twarzach, że wszyscy zestresowani i zdenerwowani. No, my to, to co każdy się rozjechał do klubu i cześć. Mhm. Być może jacyś piłkarze byli przepytywani, czy coś na ten temat wiedzieli. Nie wiem, z kim on był wtedy w pokoju, natomiast yy, ja nie byłem na to, o to pytanie. No bo to była taka gruba historia i też taka gruba, gruba. mocna i odważna decyzja. Na koniec chciałbym zapytać o pana yy, życie po karierze, czyli tę politykę, yy, do której pan wszedł na wiele lat i z której pan się później Wypisał to nawet bardziej niż to, dlaczego pan wszedł do polityki, chciałbym zapytać, dlaczego pan z tej polityki wyszedł? Czy to się panu znudziło, czy doszedł pan do wniosku, że to nie jest świat dla pana, a może jeszcze nie, pan chce nie, wrócić nie, do nie, tego? Nie, nie, ja po prostu. Jak wróciłem do kraju, to w roku 2003, czyli trzy lata już po pobycie, jak już akademię rozwinąłem, w 2001 roku założyłem akademię, kupiłem ziemię i zacząłem tam robić w Konstancinie. Namówiono mi, żebym na radnego wystartował. Pamiętam z listy popisu. No, tak takie, kto? takie to były czasy. No i wszedłem do tego radnego i udało nam się tam pobudować hale, boisko ze, takie przeszkolne ze sztuczną nawierzchnią. No i dalej działałem. Później przyjechał Schetyna z Chetyna z Rzewieckim do mnie do klubu jakby wybory do parlamentu. czy... Czy wystartuje? No, szokiem było u nich negocjacje że o miejsce, nie? bo mówili, że no, siódme ci damy, czy może, może, piąte. Ja mówię, ja nie chcę siódmego, piątego, chcę dziesiąte. jak to? Bo ja grałem <grym> z dziesiątką. Zresztą do dzisiaj się wszyscy śmieją, że zawsze z dziesiątką. Zawsze, w każdych wyborach startowałem z dziesiątki. Nawet tych ostatnich przegranych. Ale to by nie był zmarnowany czas, bo nigdy nie byłem w żadnej innej komisji, jak komisji sportu. Pamiętam, że fajną sprawę załatwiliśmy z Beszekrau, bo przychodził z innymi olimpijczykami. Nie pojechali na olimpiady i grali wtedy w Igrzyskach Przyjaźni w Rosji, nie, bo, bo, bo nie, chyba w Los Angeles nie pojechali, ale byli przygotowani. I zdobyli mi medale na tych y, igrzyskach przyjaźni. My zajęliśmy się wtedy tą ustawą, i, przy, i oni dostają świadczenia olimpijskie za medale zdobyte y, w zawodach przyjaźni, mhm. żeby nie byli pokrzywdzeni przez politykę. I to jest fajne, że takie rzeczy się udało załatwić. Już nie mówię o tych zmianach w ustawie o sporcie, ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych i tak dalej, ale chociażby y, byłem w pięcioosobowej grupie, która opracowała y, Orliki. Ja przy tym pracowałem. Mam zresztą podziękowania od ministra Żewieckiego. Prawie 3000 tysiące orlików w Polsce jest. Dużo dzieciaków biega. I to też jest fajne, że się mhm. udało. Oczywiście premier, mieliśmy premiera, który haratał w gare i lubi sport. Mówił o Donaldzie Tusku. I, mhm. i, i poszły na to pieniądze. Oczywiście samorządy, bo to było, jak pamiętasz, trzy, pamięta pan, z trzech Proszę na tył, źródeł bo to były pieniądze z ministerstwa, z, z danej tam gminy i z marszałka województwa. Tak to wtedy minister Drzewiecki fajnie złożył i, i, i mamy to, więc więc ciekaw jestem teraz, jakie będą pomysły. Rozmawiałem z, z ministrem Nitrasem, czy z ministrem Rasiem, zresztą moim dobrym, znajomym kolegą tam rzucałem jakieś pomysły, na pewno boiska pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią, na pewno przydaszone, żebyśmy te, w tym okresie zimowym, no, różne tematy. Oczywiście dla to trzeba funduszy, pieniędzy. A czyli cały czas pan funkcjonuje w tym środowisku? Znaczy, więc, ogólnie no, wokół się wokół dzwonię, pytam, teraz są wybory, na przykład u mnie w Konstancinie. Będę popierał człowieka, który jest bezpartyjny, na przykład, chociaż będzie kandydat z platformy i spisu, mhm. i, i, i akurat on przyszedł i chce, żebym go jakby pomógł. Czy nie ma w tym nic, nic złego? E, tak, nie ma w, w tym nic tak złego, powinno być, więc powinno się głosować za, oczywiście. za konkretnymi postulatami, zwłaszcza w przypadku wyborów samorządowych. Oczywiście, bo to jest mieszka nasz człowiek tutaj i ja będę akurat taką osobę y, y, promował. Ale mam kontakty bardzo dobre z, z moimi kolegami koleżankami. I, I pewne rzeczy dobre, pewne też i głupoty tam się różne trafiły, y, y, nie tylko obyczajowe, ale też i w głosowaniu, Z czasem się człowiek pomylił i inaczej zagłosował i tak dalej. Ale to jest polityka. W tej chwili postanowiłem się usunąć. Mm, na stałe? Nie wiem. Ja, ja nigdy nie powiem, że na stałe, bo, mhm. bo taki trochę jestem no, niestały. Cies... Jednego się cieszę, że na stałe jestem z żoną, mam już 36 lat po życia i, i niech już tak dalej do końca będzie. Mam rodzinę, mam wszystko fajnie, nie narzekam. Potrafię się, jeszcze on kiedyś powiedziałem Zarzecznemu i, 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 i w wywiadzie, że i Kmiecikowi, bo ze mną wywiad taki robili, mówię słuchajcie, jak ja się usunę, skończę 60 lat, to mnie już nie będzie. W sensie będę sobie mieszkał, działał i tego. dalej. Ja naprawdę nie, nie muszę być. Ja nie muszę mhm. gdzieś tam pędzić ten. Są inni młodzi, którzy mają nowe pomysły. Ja sobie będę żył. Ja nie, ja nie mam tego parcia. Ja jestem osobą otwartą. Jak ktoś będzie chciał, zawsze się przyjdę, pomogę. Co będę mógł zrobić. Mhm. Wracając do tego, co zadałeś wcześniej pytanie, yy, o tych szatniach i tak dalej. Ja jestem osobą otwartą. Lubię wesołym być, lubię zażartować, różne kawały robić, kiedy trzeba powaga, kiedy ktoś przyjdzie. Jestem osobą, którą można się komunikować i hmm. zawsze, y, y, czy pomoże, czy powie swoje zdanie. Niekoniecznie może ci się podobać, ale i chyba tak powinno być. A BZPN jeszcze, jakkolwiek pana kręci, żeby ewentualnie tutaj. Rozmawiam z robić. czarkiem Kuleszą. Y, nawet przedwczoraj chyba rozmawiałem z nim. Y, czy, czy, czy z Wachowskim. Bardzo bym chciał i będę namawiał czy ministerstwo, czy nawet wyżej, jeżeli będzie trzeba, by, by Polska rzeczywiście, reprezentacja miała swój dom. Ja jestem dwoma rękoma i nogami za tym, żeby reprezentacja żeby miała bazę gdzieś tu w Warszawie, pod Warszawą, bo tu jest lotnisko, miała swoją bazę, żeby miała swój dom, żeby chłopaki, było kilka bois, hala, tak jak jest w Las Rozas, gdzie z, ze Zbyszkiem Bońkiem pojechali. Zbyszek po, został zaproszony jako federacja, polecieliśmy do Hiszpanii. Pierwszy nas taki wyjazd i. W Las Rozas dzisiaj ja mieszkałem, y, piękna baza reprezentacji mhm. z hotelem pięciogwiazdkowym, z muzeum sportu, z halą do piłki futsalowej, z boiskami sztucznymi. Naturalnymi, Nawet z bazą VAR. Z bazą War. wszystko mhm. jest. Dlaczego my mamy tego nie mieć? Anglicy mają, Niemcy mają, Hiszpanie mają, Francuzi mają. Czy my jesteśmy gorsi? Ja my, się zgadzam. Akurat w tym temacie się z mamy, zgadzam. Mamy przepiękne stadiony. Kwestia, ja żeby powiem, tylko to przeprowadzić Ja powiedziałem Czarkowi: sposób. Ja powiedziałem np. Czarek, ty, ty musisz. Ty, ty się nie określaj politycznie. No już ty, się określił. No właśnie, no i, i to trochę tak poszło Zresztą poszło, chyba nawet pan w którymś wywiadzie w meczekach to powiedział, że. Nie podoba mi się, co się dzieje w lożach honorowych na Stadionie Narodowym. PZP zaprasza tylko jedną warstwę polityczną. Tak, jako człowiek z doświadczeniem tak. politycznym uważa pan, że Cezary Kulesza za bardzo zabędził Ostatnio się w to. Ostatnio z słowa. nim rozmawiałem i powiedziałem, Czarek, tam musi być Aleksander Kwaśniewski, który uwielbia sport tam musi być, jak może nie przyjść, bo może odmówić. Wszystkich, ilu mamy prezydentów w tej chwili, którzy by, byli i są? Jest Komorowski, mhm. Tak? Jest Kłaśniewski, Wałęsa dudem. Powinniśmy mhm. do wszystkich wysłać zaproszenie. Nie czekać, aż oni zadzwonią, bo oni nie zadzwonią. To ty masz ich zaprosić. Czy premiera obecnego, czy ktoś kto lubi sport? Nie A możesz czy... się określać typowo politycznie, bo jak się określił, to teraz ma problemy z szukaniem tych, tych, tych terenów. No, no właśnie, ja mu dwoma rękoma i nogami w tym pomogę i ale będę... Ale on dzwonił brubował. do pana. Bo w sobie to jest ciekawe, on dzwonił do pana Nie, z ja dzwoniłem. Bo zauważył pan, ja że za bardzo się ja, zapędził w kozi ruchu. Nie, ja, za, ja zadzwoniłem i mówię, że, że bardzo chętnie powiedziałem swoje zdanie, i mówię, że wszyscy, wszyscy co są wokół piłki nożnej, mówmy o tym. Dlatego też korzystam z tego mhm. dzisiaj wywiadu. Mówmy o tym, że nasza reprezentacja musi mieć swój dom, swoją bazę mhm. treningową, i to bez względu na opcje partyjne. Stańmy ponad tymi podziałami i po prostu zróbmy to. Ja się zgadzam absolutnie co do tej bazy i co do tego, co do tego domu, bo to ma Hiszpania, Francja. Tak jest. Poważne federacje to mają. Brazylia też ma swoje miejsce. Ale jakie rady pan daje obecnie Cezarem Okulaszy? Ja nie już... daję rady. Ja mówię swoją opinię, zdanie, jak czasem, jak czasem rozmawiamy, bo to nie jest tak, że my rozmawiamy. Mm -hmm. Jak czasem rozmawiamy, to jak czas, jakieś tematy, to ja mówię swoją opinię. Co zrobi, to, to on decyduje. Posunął się już tak daleko, jeśli chodzi o o to zacieśnianie więzi z pisem, że ciężko mu będzie teraz nie, nawiązać. Nie, 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 nie. nie, nie on przeciwnie, czy? mówił, że wcale tak nie jest, że on się czuje trochę taki pokrzywdzony, że akurat taka była opcja, że ten, że on mówił takie rzeczy, że, że ja dlaczego mam mu nie wierzyć, że, że on by chciał, żeby nie być tak odbieranym, że związek no ale jest nie jest tak polityczny. Nie jest polityków, no ale no ewidentnie być, widać wypowiedzi ewidentnie. polityków obecnej strony rządzącej, że tam chemii absolutnie nie ma. Jak to mówi, no jest jakiś problem, yy, 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 yy. tak jak mówię, no tego typu, że na tej loży powinny być różne hmm. osoby. Czyli jest, piłka Kosowski. jest wszystka dla, dla wszystkich, piłka jest dla nas, dla wszystkich. Reprezentacja jest nasza, nie jest PiSu, nie jest Platformy, nie jest trzeciej drogi. Reprezentacja Polski jest dla wszystkich Polaków. No postawił wszystko na jedną kartę, Koniec. trochę prezes Kulesza. No to być może teraz w pewnych decyzjach trochę cierpi, ale ja mimo wszystko, tak jak o ten ośrodek, to apeluję do polityków wszystkich opcji, że stany ponad poziomami. Z tego co wiem, to Niemcy dostosowali za jednego franka, w centrum Berlina ośrodek, żeby pobudować bazę, też. Mhm. I to poszła decyzja typowo odgórna. Na przykład ja ci powiem, jaki jest teren fan, fantastyczny, o który, który powinien walczyć PZPN, którym trzeba gadać na, 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 na wysokim poziomie. Ja nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny, czy nie jest sprzedany deweloperom, bo to u nas się wszystko zabudowywuje, a nie myśli się o. Zaraz nie yy, będzie miejsca bo yy, yy. yy, no, Jak patrzę na niektóre yy, miasteczka i tak dalej, to. Taśmie ciarki przechodzą, że nie ma placów zabaw, nie ma nic, tylko są ulice i bloki. Jest jedno świetne miejsce, w którym zresztą grałem klubie Stadion Gwardii Warszawa prawie 7 hektarów w centrum miasta, blisko lotniska to jest piękny teren. Dlaczego nie? Kto to jest właścicielem tego terenu miasta? No, chyba, no, chyba spółka Skarbu Państwa albo yy, yy, Mon, coś, no, ja tam kiedyś, jak byłem posłem, składałem interpelacji, i się, walczyłem o gwardię, bo ogólnie Klub Gwardia Warszawa, no, oni mają dalej młodzież, dalej szkolą. Mhm. Byłem zresztą na gwiazdce. W, tym roku, w zeszłym roku yy, wszystkich byłych piłkarzy. Był Krzysiek Baran, był Darek Dziekanowski, było wielu, Sikorski, było wielu, wielu mhm. byłych piłkarzy i tych starszych i młodszych, Paweł Aleksandrowicz. Yy, I gadaliśmy na te tematy. I obecni Morawa, obecny prezes Gwardii Warszawa, który dzieciaki gdzieś tam trenują na jakichś boiskach wynajętych przy Gwardii yy, na Rakowcu, chyba. Także szkoda, no, ale teren jest. Dlaczego nie to? A jest, jest, szukano pod Otwockiem, może po Karczewiu, może w Konstancinie, może w Lesznowoli, może. No, trzeba szukać dziś tego terenu i trzeba tu pomóc. I mhm. ja dwoma rękoma nogami pomogę. Czyli w najbliższym czasie takie pan wyznaczył sobie zadanie, żeby być poniekąd mediatorem, takim nie wiem, lobbystą, to duże słowo. Wiem nie, chcę, nie, chcę, słowo. nie chcę sam siebie mianować, broń, broń panie Boże. To decyduje prezes, to decyduje jego grupa, to decyduje rząd, to decyduje minister. Ja tylko będę mówił, że to trzeba zrobić. Dobra, to ale, Polska zasługuje. Ale na przykład zakładając, że w najbliższych wyborach wygra albo Cezary Kulesza, albo ktokolwiek inny i na przykład zaproponuje panu ponowne wejście do PZP, no to jak pan zareaguje? Oczywiście ja się nie obrażę, jeżeli będzie ale y, czy, fajne jakieś stanowisko. Czy po, m, czyli nie wyklucza pan takiego scenariusza? Nie zamknąłby Nie wyklucza. Ja uważam, że Ująłem się honorem, jak mi zarzucano, że polityk w, w zarządzie Polskiego Związku mhm. Piłki Nożnej. No, ale jak Mieciuszła Golba, którego bardzo lubię i szanuję, i Mieciu pozdrawiam cię, jest dalej politykiem PiS-u i jest w zarządzie, i jest w strukturach, to, to akurat przystało to komuś. W ogóle nikt o tym się nie zająknął przez ostatnie 8 lat. A mnie non-stop atakowano, że ja tutaj jestem. Więc powiedziałem, no nie startować w następnych wyborach. Powiedziałem to Zbyszkowi, byłem tylko 4 lata, a uważam, że. Zrobienie wielu naprawdę nowych kursów trenerskich i, i, i najważniejsze sprawy, unifikacji rozgrywek dzieci i młodzieży, ustalenie wielu norm i chociażby bramek dla dzieciaków i tak dalej, no wielu, wielu systemów gry, w jakich, w jakich ilości zawodników, bo to jest bardzo ważne. Wszystko było systematycznie Dużo się udało zrobić. Nie dokończyłem tej roboty, bo bym jeszcze wielu pomysłów zrobił. Jakbym takie coś dostał, pewnie bym się na to bardzo chętnie zgodził, bo akurat, ale naprawdę nie chciałbym być wiceprezesem do spraw międzynarodowych, czy, czy... jeżeli chodzi o szkolenie, proszę bardzo, mhm. bo na tym uważam, że się y, y, znam. To tak na koniec, ma pan swojego faworyta, oczywiście do wyborów jeszcze zostało sporo czasu, ale ma pan takie postaci, po których stronie by pan stanął już teraz, że widzi pan, to jest ten gość, który mógłby spokojnie zostać prezesem PZPN, a może to jest nawet sam Cezary Kulesza. Nie, no jest kilku kandydatów. Mówi się, no, że Czarek będzie startował. Zbyszek Bonik by był na pewno też dobry comeback. Myślę, że jakby chciał. Mówi się o prezesie Kazimierczaku z, z, z Łodzi. Jest Radek Michalski. Jest prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Paweł Wojtala. Paweł Wojtala. Różne nazwiska padają. Ja to, no przecież to jest ten mały światek piłkarski, mhm. a Polacy są tacy, że tajemnicy nie zatrzymują. Lubią gadać, plotkujemy jak... Ale pan generalnie zawsze <laughs> mówił otwartym tekstem, co sądzi o, o danych tematach. Więc, aczkolwiek jako polityk w pewnym momencie już pan... Ciężko jest wygrać, musi być poważna osoba, kandydatura, żeby wygrać mhm. z obecnym prezesem. Na przykład słyszę, że, że prawdopodobnie któryś z baronów chce być w tej chwili w, w, uh -huh. w, 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 prezesem, tak? Jak na to zareaguje eksa klasa, kluby? Z baronów ja przeżyłem, ja, ja przeżyłem go start w wyborach parlamentarnych, start w wyborach do PZPN, start ostatnio w wyborach do Mazowieckiego, gdzie przegrałem z Pietrzykiem, Sławkiem z, z Radomia, bo kolator artu się dogadał z Pietrzykiem miałem chłopak z, Wa z Warszawy z chłopakiem z Radomia, nieważne bo to jest jedno Mazowsze nie? ale yy, przegrałem wiem jak to wygląda wiem, że trzeba być czujny do końca trzeba... wykonałem dużo pracy przy Mazowieckim bo całe Mazowsze, kluby Przegrałem. Jak byłem w PZP, nie objeździłem wszystkie kluby, praktycznie regiony. Przegrałem ze Zbyszkiem, no ale nic byle mm -hmm. Zresztą z, ze Zbyszkiem, który zagrał, grałem w ostatnim jego meczu, A w reprezentacji tak, z Irlandią. Tak, z ciekawości, teraz wpadło mi do głowy takie pytanie: jak pan przypomina sobie te wybory tamte, w których bardzo aktywną postacią był na przykład Kazimierz Greń? Który po latach często lubi chwalić się tym, że pomógł Zbigniewowi Bońkowi te wybory wygrać, a on potem się od niego odżegnał, to Pan na to patrzy tak z przymrużeniem Oka trochę czy kupuje tę argumentację? Powiem szczerze, że no, pomógł mu w wyborach to no, oczywiście jest, że pomógł. Być może go nad nie doceniłem w pewnym momencie, bo może mi by pomógł, i bym wygrał. Natomiast. Każdy ma swoje teorie, jest, ja go bardzo lubię, fajny, szanuję, wiem, że tam jakieś procesy wytaczał i tak dalej. Natomiast, no, powiem tak, no, taka bójna postać. No, po no, Twitterze widać nawet, że ale, lubi rozgłos ale, wokół siebie. Ale jest to fajny chłopak, no, zresztą trudno go nie lubić, jak ja miałem zespół i on też fajnie gra na, na perkusji i śpiewa, więc... To prawda? więc yy, więc jest taki trochę szalony, ale ja ogólnie lubię takie osoby. Nie, nie boję się takich osób, a, a bardzo chętnie z nim na każdy temat porozmawiał. Czyli... On nawet chciał, żebym kiedyś jakiś, był świadkiem w jakimś procesie. Ja mówię, Skaziu, weź przestań. Gdzie ja do sądu? Co ty? I się nie zgodziłem. Może ma żal do mnie, ale ogólnie ja się na nikogo naprawdę nie gniewam. Czyli na koniec Roman Kostecki jeszcze w przyszłości może być działaczem. Znaczy jestem, bo jestem, wice, jestem w zarządzie Mazowieckiego Ale Związku w tej, Piłki nożnej w centrali. I tam to. dużo fajnych spraw się dzieje, i też różne tarcia są i niedługo też za chwilę wybory, no bo najpierw są w, w, w wojewódzkich Związkach mm. wybory, później PZP-nie. Ciekawe rozgrywki. No. No jestem jeszcze w tym świadku. Tak jak mówię, jeszcze nie zginąłem. Ja sam zadecyduję, kiedy zniknę. Naprawdę uwierzcie bardzo mi, że ja, że ja sam zadecyduję, kiedy ja zniknę. Bardzo dobra puenta i przy okazji może tytuł wywiadu. Dzięki serdeczne. <laughs> dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.